Tak, jakby tak, on jest bardzo prowokujący, on za wszelką cenę chce przeforsować swój punkt widzenia, jakby pomimo tego, że właśnie tego swojego wieku i jeszcze takiego małego obycia, doświadczenia, no obycia to nie miał wcale, no bo z każdym się kłócił. Na pewno prowokując wszystkich też w taki czy inny sposób, jakiś taki miał swój sposób bycia, bo no, gdziekolwiek on poszedł, on się kłócił. Ja jak ten film oglądałem, co sobie myślałem, no nie wierzę, no, przecież z każdym, z kim gada, on się kłóci. Jak można być takim gościem? I myślę, no nie wierzę, że ten główny bohater filmu taki jest i co 3 godziny filmu się kłóci z wszystkimi. Więc no, ta rozmowa z Sulejmanem na pewno była takim punktem kulminacyjnym w tym filmie, bardzo istotnym, ale to się zaczęło od tego burmistrza już, zresztą on już się kłócił z tym burmistrzem, jakby balansował na tej granicy takiej kłótni. Ale teraz też tak sobie myślę, jak o tym Sinanie mówisz, że on, powiedziałbym, że on ma takie osobowościowe cechy, które go poniekąd predysponują do tego, żeby był dobrym pisarzem, bo on jest taki bezkompromisowy właśnie. Być może tak jest, że ktoś, kto ma potencjał, żeby zostać miernym pisarzem, to by się skupiał na tym, żeby nie wkurzyć Sulejmana i żeby sobie stworzyć dobry kontakt. A ten Sinan, on jakby jakąś taką wewnętrzną prawdę nosił w sobie i to jest dla niego ważne i dlatego na pierwszym planie jest to jego wykłócanie się z ludźmi. Dobra, to cześć wszystkim. Ja nazywam się Kuba Walicki i prowadzę ten podcast Przemyślane Kadry. Jest dzisiaj ze mną Mateusz Wolf. Ponownie, cześć Mateusz. Cześć, siema. I spotkaliśmy się dzisiaj. To jest chyba druga próba nagrania tej rozmowy, w związku z tym, że wcześniej mieliśmy problemy techniczne, żeby pogadać o filmie Dzika Grusza z Ale 2018 roku. sorry, No. ale przekładamy to chyba już od sierpnia, tak? Czy tę rozmowę chyba? Tak, no już przekładaliśmy tą rozmowę parę razy. Zresztą to w ogóle z twojej inicjatywy wyszło wszystko, bo ja tego filmu nie znałem też wcześniej. Tobie się bardzo spodobała ta Dzika Grusza, chociaż ja kojarzyłem tego reżysera Nuriego Celjana. Oglądałem pewnego razu w Anatolii i ten film mnie kiedyś zachwycił, chociaż o tym może będziemy rozmawiać za chwilę. Ja mam wrażenie, że ten reżyser trochę psuje zakończenia i tutaj w tej Dzikiej Gruszy też nie wiem, czy to zakończenie mi się podoba. Ta metafora z tą studnią, ona jest taka trochę zbyt dosłowna. Trochę mnie wkurzyła. No, ale właśnie, Dzika Grusza, Nuri Celjan. Myślałem, że jest sporo takich wątków. Myślałem, że będziemy, już kiedyś nagraliśmy jedną rozmowę na temat kultury, alkoholu też zresztą, ta o alkoholu jest bardziej popularna. Ale pomyślałem, że dzisiaj te nasze tematy będą krążyć chyba wokół znaczenia pasji. Zaraz opowiem w ogóle, o czym ten film opowiada. Ale tak w skrócie właśnie o jakiejś utracie złudzeń, powiedzmy, o tym, jak się ma pasja do pragmatyzmu życiowego i tak dalej. No i jak to było z tobą? Czemu ten film tak ci się spodobał? No głównie dlatego, że on dotyczy właśnie takiej tematyki pisarskiej. Ja w ogóle go chciałem obejrzeć, dlatego że wiadomo, wszystkie filmy oglądam, które dotyczą się pisarstwa, jak pasji, są oparte na jakiejś, nie wiem, często prawdziwej historii. No są jakieś takie fascynujące dla mnie zawsze te filmy. Człowiek, który jakby dźwiga tę swoją pasję i coś tam z nią próbuje zrobić i jakby walczy z całym światem, można tak powiedzieć, i ze sobą. No i jakby zawsze się czegoś spodziewamy po tych filmach. One są z reguły takie same, my się przyzwyczailiśmy do Hollywoodu. Ciężko jest o jakiś film, który jest zupełnie inny, który nas zaskakuje i my się w ogóle nie spodziewamy, jak to się wszystko rozegra, jak to się potoczy. No i ten film w zasadzie przez cały czas taki jest. Od samego początku. No sceneria, zdjęcia też jakby pasują do tego, bardzo do tego filmu. Te dialogi, jak on wszedł i tam z tymi ludźmi rozmawiał. Ja nie mogłem uwierzyć w ogóle, że to jest film o pasji, o człowieku, który chce zostać pisarzem. I to jest ten bohater. Ja tak patrzyłem na niego cały czas. To jest ten bohater, nie? A prawda jest taka, że w zasadzie no, on jest tak bardzo zbliżony do takiego zwykłego człowieka, który właśnie tę pasję próbuje zrealizować, i on jest jakby aż tym tak przesiąknięty, że ma obsesję i z każdym rozmawia, jakby stara się przedstawić swój punkt widzenia, i on jest zbyt inny, żeby w ogóle dogadać się z kimkolwiek i coś zrobić z tą książką, więc to jest mega fajny wątek.
Tak, no w ogóle ten reżyser, bo to jest turecki film, jeszcze zaznaczmy, Celyan, on robi takie filmy istotne na jakieś konkretne tematy, które są jakby życiowo ważne, wydaje mi się. Ja też obejrzałem z opóźnieniem po tej Dzikiej gruszy Zimowy sen. I Zimowy sen podobał mi się chyba jeszcze bardziej. On naprawdę mnie zachwycił, więc mam nadzieję, że to może będzie jakiś temat na kolejną rozmowę. No, zacząłeś mówić o filmie, ale jeszcze chciałem powiedzieć o tobie parę zdań, bo też w ogóle tak sobie myślałem, bo jakby ja już mówiłem w poprzednich rozmowach, że my się znamy jakby osobiście ze Słupska, ale też obydwaj piszemy i usiłujemy pisać i wiemy, jak to jest trudne, jakby taka walka o jakieś tam swoje cele, takie literackie. No i też jakby myślę, że ty jesteś świetnym rozmówcą z wielu powodów. Nie chodzi tylko o to, że piszesz, że jesteś poetą, że wydałeś 2 tomiki poezji, ale też właśnie chodzi o jakieś takie nasze wybory życiowe, bo ty teraz wyjechałeś do Holandii i ciężko pracujesz. I właśnie rozmawialiśmy prywatnie już nieraz na ten temat, jak to wyważyć, taki pragmatyzm życiowy z pasją, jakby z poświęcaniem się literaturze i tak dalej. No i ja też, jakby u mnie to też jest cały czas kwestia taka problematyczna, bo ja mam, nie wiem, być może część widzów, słuchaczy wie, że ja pracuję komercyjnie jako copywriter, ale mój tydzień wygląda w taki sposób, że ja przez niektóre dni pracuję komercyjnie, a przez niektóre pracuję jakby twórczo dla siebie właśnie i się staram zmieniać te proporcje, żeby być w stanie mniej pracować tak czysto zarobkowo, a więcej dla siebie. No, ale jak sądzisz, właśnie wydaje mi się, że tak jest chyba, nie? Że ten film jest dla ciebie też taki osobiście istotny, prawda? Na pewno tak, tak. Ze względów też środowiskowych, bo my jako osoby, które właśnie jakby mamy jakąś pasję, czy ta pasja nam wyznacza jakieś cele z czasem, tak, bo robimy to długo, kilkanaście, czy no nie, niektórzy robią o wiele dłużej lat, tak, czy tam całe życie i czekają na coś, aż się wydarzy, starają się coś zrobić. No i a świat dookoła, ludzie wszyscy z zewnątrz, no nam jakby pokazują, może nie tylko niekoniecznie mówiąc nam coś, wiesz, ale nawet swoją postawą, jakby powiedzmy, jak na przykład rynek książki, czy kultura, świat kultury na przykład, jak cię traktuje, że po prostu no, nie dostajesz jakiegoś tam zainteresowania po prostu. Ty musisz zapracować na to zainteresowanie, więc to jest też taka praca nad tym. Na to trzeba poświęcić dużo czasu, pieniędzy też, więc to nie jest łatwe i no, borykamy się z takim wyborem. No, nie możemy chyba rzucić wszystkiego, chociaż ja często o tym myślałem, żeby, nie wiem, zostać bezdomnym i to wszystko pisać, ale wiadomo, że byłoby to fajne. Teraz idę jakby w innym kierunku, jakby mi się wydaje, że znalazłem środek ku temu, żeby książki wszystkie swoje skończyć, nie rezygnując jakby z niczego w moim życiu prywatnym, towarzyskim i tak dalej. Bo no, no teraz skończyłem pracę na wózku o 12, czyli w sumie dzisiaj zszedłem, wróciłem do domu już. Dzisiaj o 1:30 poszedłem spać. I no, może to był ostatni raz, jak jeździłem wózkiem widłowym, no i chyba szkoda, że nie nagrałem się na wideo, że nikt mnie nie nagrał, bo nie będę już tak wywijać pewnie tym wózkiem nigdy, najprawdopodobniej. Bo cel, dlaczego cel w ogóle jeżdżenia ciężarówką, bycia kierowcą zawodowym, no to po to, żeby właśnie książki kończyć. Kurde, ale no, to jest ciekawe połączenie. No po prostu przez transkrypcję, będę korzystać z technologii. Będę przez transkrypcję gdzieś te książki kończył, poza tym będę miał jakieś tam więcej wolnego czasu tej pracy. No i tak jak mówisz, może się skończyć podobnie jak u ciebie, że jeden dzień będę jechał, nie wiem, 14 godzin, będę miał dwie trasy gdzieś tam do wyjechania, a drugi dzień będę miał jedną trasę krótką i na przykład 4 godziny będę tylko pracować, nie? Więc więcej czasu będę miał też na to. Nie? Tak, tak. No myślę, że też będziemy zaraz rozmawiać o czymś takim, co nie wiem nawet jak to określić, ale taka działalność pisarska, w ogóle jak się zajmujesz takimi rzeczami, na które nie ma jakiegoś ogromnego popytu, ona też się wiąże z jakimś takim specyficznym zestawem rozczarowań, smutków. Wydaje mi się, że sporo osób, które piszą, przepracowuje to. Pamiętam, jak kolega mi opowiadał, że znalazł jakiegoś tam pisarza, o którym nie wiedział wcześniej we Wrocławiu i miał ochotę pójść na spotkanie autorskie bardzo. I przeczytał jego książkę i opowiadał mi, że ta książka była bardzo dobra. To była jakaś książka historyczna. I mówi, że się przygotowywał, że pójdzie na to spotkanie autorskie. On tak, wiesz, z takim zaangażowaniem poszedł i był tam sam. On sam i ten pisarz na spotkaniu autorskim. I porozmawiali sobie we dwóch. I właśnie
Nie wiem, czy osoby jakby spoza takiego świata literackiego, z jakimiś innymi zainteresowaniami, wiedzą, że tak to wygląda, że tak często jest, że naprawdę jakby możesz w coś włożyć mnóstwo pracy. Ja pamiętam, że miałem też taki moment uderzający, jak byłem na takich targach w Gdyni z książkami swoimi i no, parę tych książek się sprzedało, nie wiem ile tam, czy trzy te książki sprzedałem, czy cztery, a obok stał taki koleś, który sprzedawał ciepłe bułeczki na parze gotowane. I wszyscy omijali te moje książki i po te bułeczki się tam ustawiali. Jest, ja myślałem, że kurde, że no pokarm intelektualny może jest ważny, ale jednak taki fizyczny ważniejszy póki co. I ten koleś po prostu, on nie nadążał z gotowaniem tych bułek, a o mnie ktoś tam zahaczył od czasu do czasu. No ale dobra, mniejsza z tym. Przejdźmy może do tego filmu. Powiem w trzech zdaniach, dlaczego on tak dobrze koresponduje z takimi doświadczeniami, o których mówimy. Film Dzika Grusza. On opowiada o tym, że chłopak kończy studia i wraca do swojej rodzinnej miejscowości, która jest taka trochę prowincjonalna i nie wie, co ma robić początkowo. To znaczy trochę tak wraca do przeszłości, do tych starych relacji, ma ten dyplom ze sobą i ma pracować jako nauczyciel. Taki jest plan ogólny. No ale główny motyw filmu jest taki, że on napisał książkę. Napisał książkę, która nosi tytuł Dzika Grusza i okazuje się, że to jest taka jakaś książka eseistyczna, autobiograficzna, filozoficzna, powiedzmy. Zresztą to jest, o tym też już mówiłeś, taki chłopak, który ma różne zainteresowania, aspiracje intelektualne. Jest taka scena, ja na nią zwróciłem uwagę, jak on otwiera jakąś tam szafkę w swoim mieszkaniu, ma portrety Emila Ciorana i Alberta Camus i widać, że on właśnie jakoś, nie wiem, takimi postaciami się wzoruje, na takich postaciach się wzoruje. No i on się włóczy po tej rodzinnej miejscowości i chodzi z tą książką do różnych ludzi i pyta, czy ktoś jest zainteresowany wydaniem jej i sfinansowaniem jakby tego wydania właśnie. Idzie najpierw do burmistrza, a potem burmistrz go wysyła do szefa piaskarni, który podobno interesuje się literaturą. No i ten chłopak zbiera kolejne rozczarowania i jakby zdaje sobie sprawę z tego, że nikt tak naprawdę nie jest tym zainteresowany specjalnie, że nikogo ta jego książka nie interesuje. Sam zaczyna kasę na to zbierać po prostu i gromadzić w sobie jakąś frustrację. No i to jest jedna oś fabularna, a druga oś fabularna według mnie, którą warto podkreślić, to jest jego relacja z ojcem, bo ten Sinan, ten główny bohater, ten chłopak, ma ojca Idrisa, który jest nauczycielem w tej miejscowości w szkole i on jest takim typowym idealistą, któremu się nie powiodło w życiu. To znaczy jego matka mówi, że ona się w nim zakochała, bo on tam gadał o jakiejś zielonej trawie, łąkach i motylach i tak dalej, ale na obecnym etapie życia on jest hazardzistą, który ma długi i nie jest w stanie zatroszczyć się o swoją rodzinę za bardzo. Ta żona już też jakby cierpi z tego powodu, bo im tam wyłączają prąd, w ogóle nie żyją w najlepszych warunkach. A on cały czas jakby bujał w obłokach, cały czas buduje w takim domku, który mają pod miastem, wykopuje studnie. Wszyscy mu mówią, że się nigdy nie dokopie do wody, a on cały czas to robi. No i jakby ciekawa jest ta dynamika relacji właśnie Sinan, ten Idris, syn, ojciec, bo ten syn jakby trochę powielał to, co robił ojciec. Mają podobny temperament, a z drugiej strony on nie lubi tego ojca. On częściowo jest taki sam jak ten ojciec. Z drugiej strony ten ojciec pokazuje mu, że jego życie może pójść w złym kierunku. No a też jednocześnie potem się okazuje, że oni znajdują wspólny język, że na przykład ojciec jest jedyną osobą, która przeczyta z zainteresowaniem tę jego książkę. No i to chyba najważniejsze motywy. O czymś jeszcze wspomnieć? No, wydaje mi się, że nie. No, ja w pewnym sensie tam gdzieś też nawiązywałem, no bo no to środowisko najbliższe, czyli rodzina, to jest też ważne. I no, często, gęsto tak się zdarza, ja to gdzieś się z tym spotkałem nieraz, rozmawiając z osobami właśnie twórczymi, które no, nie wiem, aspirują do jakiejś roli poety czy pisarza, że oni mają problem z rodziną się dogadać, no bo powinni mieć jakieś normalne, takie same powiedzmy priorytety, że jak kariera zawodowa normalna, gdzie się zarabia pieniądze tak na etacie i zakłada rodzinę, nie? Mhm. I wiem, że no, kobiet szczególnie dotyczy ten drugi problem, że jest jakby brak zrozumienia ze strony najbliższych. I mi się wydaje, że w pewnym sensie ten nasz bohater filmu, on się właśnie tak czuje, że jest taki niezrozumiany, też odrzucony nawet przez własną rodzinę, no może to na pewno nakręca jego frustrację dodatkowo. Tak. No to są te bieguny, o których też już mówiłem. Jak się usytuować pomiędzy idealizmem a takim pragmatyzmem?
życiowym, powiedzmy, i Sinan myśli o tym i myślę, że też my obydwaj się nad tym musieliśmy sporo zastanawiać. Ja ostatnio sobie czytam listy Witkacego do żony i właśnie w pierwszym tomie tych listów jest taki motyw, że Witkacy jakby wie, że ta jego żona jest rozczarowana tym, że on żyje biednie, bo on mieszka w pensjonacie swojej matki w Zakopanem, nie ma za dużo kasy, maluje tylko te portrety w ramach firmy portretowej na zamówienie, ale nie dostaje dużo pieniędzy za to. I on pisze jakby, bo widzimy tylko jego listy, nie widzimy listów żony w tej książce, w tym pierwszym tomie. I on jakby się domyślał, że żona jest zła, że on nie zarabia wystarczająco dużo, że mają problemy finansowe. I on jej pisze coś w tym stylu, że przepraszam, że jakby wiem, że tak jest, ale że ja nie jestem w stanie zrezygnować ze swojej pracy istotnej i żebyś ty jakby miała świadomość tego, że ja z pracy istotnej nigdy nie zrezygnuję. W takim sensie, że kasa kasą, ale dla niego to on jakby tak bezwarunkowo podchodził do tego, że musi robić rzeczy istotne. No a z kolei wydaje mi się, ja to tak postrzegałem, że jak ty podejmujesz decyzję, że się zwracasz ku pracy takiej etatowej po prostu dla pieniędzy w 100% komercyjnej, to zazwyczaj rezygnujesz z pracy istotnej. Zazwyczaj robisz te rzeczy po prostu dla pieniędzy. No i pytanie, jakiego wyboru dokonać. Okej, w związku z tym chciałem, żebyśmy do tego pierwszego motywu przeszli już, o którym ci mówiłem. Pisarstwo i w ogóle działalność artystyczna, realizowanie swoich marzeń w takim ogólnym kontekście jako walka o swoją indywidualność. Z czym ci się kojarzy taki temat? Bo ja tak tego Sinana interpretowałem właśnie, że jakby w pisaniu nie chodzi o samo pisanie i tutaj w jego przypadku też nie chodzi o to, że on po prostu napisał książkę, za wszelką cenę musi wydać tę książkę, tylko chodzi o to, że jakby czy ty walczysz właśnie o jakieś swoje marzenia, czy walczysz o to, że jesteś jednostką jakąś taką, która się wyróżnia z tłumu, która idzie swoją ścieżką życiową, taką niepowtarzalną, czy po prostu rezygnujesz i decydujesz, że idziesz z tłumem. Ja odnoszę wrażenie, że czasami tak jest, że jak ty rezygnujesz z jakichś marzeń, to znaczy gdyby Sinan schował tę książkę do szuflady i stwierdził, że dobra, że on idzie do pracy i nie zajmuje się tym więcej, bo to nie ma sensu, nikt się tym nie interesuje, że on by w sobie samym coś zabił w pewnym sensie, żeby zrezygnował z jakiegoś aspektu swojego ja. Co o tym myślisz? Ja myślę, że w ogóle indywidualność jest toksyczna. Jakby nawiązując do tego, co powiedziałeś, że jest takie jakby pójście na przekór przez przeciwstawienie się wszelkim jakby utartym schematom funkcjonowania, bycia, tworzenia swojej jakby tożsamości w społeczeństwie. No i też właśnie funkcjonalnie pod kątem zajęcia twojego w życiu, bo no właśnie, żeby to się stało twoją jakby pracą zawodową, czy tam, no nie wiem, w jakimś bardziej profesjonalnym ujęciu zarobkowym, tudzież można powiedzieć, że nawet spotkałem z takim, no ja uważam, że jednak absurdalnym mimo wszystko stwierdzeniem, że tylko ci, którzy zarabiają, są profesjonalistami. Bo jakby to wyklucza całkowicie jakość, jakby obiektywizm kompletnie postrzegania twórczości jako takiej. Ja się siłuję też z tym, dużo się siłowałem w życiu, idąc moją drogą na początku, gdzie byłem jakiś tam powiedzmy arogancki ze względu, no nie wiem, na jakieś tam umiejętności pisarskie i jakby zdawałem sobie sprawę, czytając też jakichś innych twórców uznanych, że no jednak no to jest dobre, co piszę i na tym się opierałem głównie, tak, że ja opierałem się też na opiniach ludzi oczywiście, ale bardziej wiedziałem, że ja muszę wiedzieć, jaką to ma wartość, co ja robię i czasami to działało też na moją szkodę. I jakby powstanie tej takiej indywidualności twojej z czasem jakby stwarza ci właśnie sporo problemów, no bo ty właśnie masz problem się dogadać z ludźmi, a jesteś taki wyalienowany, powiedzmy, no nie wiem, siedzisz bardziej w książkach, masz mniej jakby znajomych, czyli później masz mniej, powiedzmy, no nie wiem, znajomości, tak, żeby coś, nie wiem, załatwić pracę czy cokolwiek, czy nawet pod kątem swojej kariery coś załatwić, żeby tę książkę na przykład wydać. W tym filmie on chodzi, prosi, nawet nie ma za bardzo do kogo pójść i się zapytać o wsparcie, tak, swojej twórczości. Dlatego on też tam wraca i on opowiada o tym, że no
tutaj nie zostanie na pewno, tak z tą dziewczyną, tak, on ma tę rozmowę, że i jakby ona odbiera jego jakby opis sytuacji ze swojej perspektywy, który widzi ze swojej perspektywy, ona odbiera to jako jakąś obraźliwość w kierunku do niej, czy tam miejscowych. No i ja na przykład różne etapy przechodziłem, nie byłoby czasu za dużo, żeby rozmawiać, musiałbym chyba kilka odcinków nagrać osobnych w ogóle o tej całej drodze, o tych wszystkich przemianach różnych. Ja widzę tego bohatera, że on jest gdzieś tam na początku, że on jest młody, że jakby jest... Nie może właśnie tego wyważyć. On nie wyważył tego w ogóle, film się nie kończy w taki sposób. On nam nie daje żadnej odpowiedzi. No ja mogę jakby udzielić odpowiedzi na pytanie, jak to wyważyć, nie? Pod kątem jakby mojego życia patrząc, jak to się potoczyło, te wszystkie przemiany do punktu, w którym teraz jestem. Ja wiem, że to jest mega ważne, że ja muszę to robić. No nie tylko dlatego, że to robię całe życie, ale że po prostu tak funkcjonuje jakby ta pasja, jakby to jest taki wyższy cel w życiu do zrobienia, jakby taka siła wyższa. Coś, co w głowie mnie pcha i mówi mi ciągle, że ja muszę to robić, że ja muszę na to znaleźć czas, tak? I staram się to robić, ale szczerze powiedziawszy, nie wychodzi mi to przez ostatnie, pół roku. Odkąd wydałem moją książkę i wyjechałem, w ogóle z tą książką też się nic nie dzieje, bo nawet nie było żadnej promocji, bo ja zaraz wyjechałem po wydaniu tej książki. Mhm. Te książki wszystkie leżą, co wydrukowałem, 50 sztuk. To wyważenie zajmuje czas. Mi się wydaje, trzeba przygotować sobie, jak się wije gniazdko pod rodzinę, to się w pewnym sensie, to jest taka stabilność, nie? No ja wiem, osiągając jakąś tam stabilność, poukładając sobie wszystkie rzeczy, że tu są zarobki, tu jest praca, tu jest żona, rodzina, a tutaj jest jeszcze czas na robienie tych bardzo ważnych rzeczy. Dlatego ja dążę do tej właśnie stabilności i poświęciłem to wszystko, żeby tą swoją twórczość całą, czy tam działalność twórczą, pisanie i tak dalej, karierę powiedzmy, bo ja kontynuuję co najmniej jedną książkę. Dzięki temu się dziś czuję w miarę dobrze i jakby coś tam robię, nie? Mhm. A jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to tak, no ogólnie ta twórczość jakby gdzieś tam zeszła troszeczkę tymczasowo na dalszy plan, bo ja też mam świadomość, że coś już zrobiłem, nie? Mhm. Że jakieś książki mam, że wiesz, na to poświęciłem też bardzo dużo lata pisania, żeby wybrać jakieś, mieć jakieś dobre wiersze. No, a tutaj sporo wątków poruszyłeś, takich, o których w ogóle można byłoby osobno dyskutować. Wydaje mi się, jak to jest z tym pisarstwem. O tym rozmawialiśmy, pamiętam, w tej poprzedniej rozmowie na temat filmu Finding Forrester, że jak ktoś ma jakieś takie aspiracje artystyczne, twórcze, to jakby zawsze to robisz w pewnym sensie ze względu na samego siebie. To znaczy odbiór tego, on nie jest fundamentalny, on nie ma fundamentalnego znaczenia. Ostatnio też przeczytałem Rilkego, listy do młodego poety, i Rilke tam odpowiada na list, który dostał od tego poety znajomego, w którym on go zapytał, jak mu się podobają jego wiersze, Rilkego, a Rilke mu odpowiada, że co ty mnie pytasz, że jakby jakie to ma w ogóle znaczenie, co ja ci napiszę, albo co ci powiedzą krytycy, że ty musisz wiedzieć sam i ty zawsze będziesz to oceniać sam. Jakby parafrazuję teraz, tak jak to zapamiętałem, że jeżeli ty dotarłeś do jakichś tam głębin w sobie samych i doszedłeś do takiego stanu, że ty musiałeś coś napisać i wiedziałeś, że to jest ważne i że to jest osobiste, to znaczy, że to jest dobre i jakby tutaj te opinie nie mają żadnego znaczenia. I myślę, że to jest w dużym stopniu prawda i też jest tak, że no jakby to obydwaj wiemy i chyba wszyscy mniej więcej wiedzą, że czasami bardzo popularne i doceniane są książki, które nie są najlepsze, a czasami zapomniane są książki, które są naprawdę dobre. Więc te informacje zwrotne, informacje z zewnątrz, to czy ktoś się zainteresuje tym, co ty napisałeś, to często jest ważne. No i to jakby działa na takiej zasadzie, że napiszesz jedną książkę, wydaje ci się, że ona jest świetna. Tak mówi w ogóle, jest rozmowa, którą Sinan odbywa z takim pisarzem znanym miejscowym, który jest już trochę wyzbyty złudzeń, jest jakby poczytny, ale jest wyzbyty złudzeń i on, pamiętam, że mu mówi coś takiego, że wiem, jak to jest z debiutem, że wydaje ci się, że cały świat czeka na twoją książkę. I w ogóle trzeba podkreślić, że ten Sinan, on dla mnie był dość irytujący. On jest taki mocno pseudointelektualny, jest trochę takim tam
pół czy ćwierć inteligentem, właśnie posługując się określeniami Witkacego, jest taki pretensjonalny w tym swoim zachowaniu. No a właśnie tak nie jest. Piszesz pierwszą książkę, wydaje ci się, że ona jest świetna, a z perspektywy czasu widzisz, że nie, że musisz napisać drugą, trzecią, czwartą, być może przy okazji pisania czwartej książki dopiero będziesz na takim poziomie, że ktoś się tym zainteresuje. I w takim środowisku literackim jest tyle jakiejś takiej głupoty i takich roszczeń do popularności nieuzasadnionych. Ja pamiętam, że jak czytałem o wydawaniu książek, to wszedłem na jakieś forum pisarzy, takich początkujących ludzi, którzy coś tam sobie piszą, zaczynają pisać i oni tam po prostu się z nich wylewała frustracja, że nikt ich nie chce wydawać i że ciągle wydają tego Stanisława Lema, już kolejne wydanie Stanisława Lema zamiast ich książek i jakby gdzie Rzym, a gdzie Krym. No, Lem jest niezwykle genialnym pisarzem i jakby ludzie czasami, tacy początkujący pisarze, sobie nie zdawali sprawy z tego, ile ty się musisz przecierpieć, jak długa jest ta droga, żeby w ogóle jakby mieć taki swój istotny głos w tym pisaniu. No a tutaj z kolei jest taki problem, o tym mogłem ci mówić, bo to mi się rzuca w oczy. I myślę, że to naprawdę jest problem, który bardzo często się powtarza, że ty piszesz coś, piszesz książkę, powiedzmy, i się nie spotykasz z żadnym zainteresowaniem. Ludzie reagują na to wzruszeniem ramion i w ogóle im się nie podoba ta książka. I teoretycznie ty wtedy mógłbyś dojść do wniosku, że ja nie jestem najlepszym pisarzem jednak, skoro otrzymuję taką informację zwrotną. I czasami tak jest, ale w wielu przypadkach ty wtedy dochodzisz do wniosku, że nie, że ja jestem genialnym pisarzem, że ja w ogóle jestem lepszym pisarzem niż wszystkim się wydawało, w związku z tym, że jestem niezrozumiany i w ogóle jakby to, że nie wzbudzam jakiegoś zainteresowania wielkiego, tak naprawdę to potwierdza moje kompetencje. I myślę, że jakby abstrahując od tego, że dobre książki mogą być niedocenione i często tak jest, myślę, że to jest poważny problem, że osoba pisząca może się odkleić od rzeczywistości i może zacząć żyć jakimś takim mitem o własnych wybitnych zdolnościach w sytuacji, kiedy tak nie jest. I właśnie z Sinanem on trochę balansuje na granicy czegoś takiego, bo właśnie nie wiadomo, dlaczego ludzie są niezainteresowani tą jego książką. On może dojść do wniosku, że dlatego, że właśnie, nie wiem, ona jest jakaś za trudna, on napisał coś dobrego, coś autobiograficznego, właśnie takiego filozoficznego, a wszyscy go pytają, czy to jest jakaś broszura turystyczna, broszurę turystyczną by wydali chętnie, a czegoś takiego nie. I on jakby właśnie zamiast, nie wiem, dojść do wniosku, że może napisać jakąś kolejną książkę, podjąć jakieś kolejne próby, to on jakby się trochę pławił w takim poczuciu jakiejś genialności, niezrozumiałości swojej. Z czym ci się to kojarzy, o czym mówię? Jakieś takie nieuporządkowane te moje skojarzenia, ale to mi przyszło do głowy. Znaczy, no, ja dużo mam skojarzeń. No, ja mam na przykład swoją pierwszą książkę, której nigdy nie wydałem. Napisałem ją 3 miesiące na swoje 20 urodziny. Bo jakby wiedziałem, że chciałem, no po prostu sobie udowodnić, że mogę napisać książkę i nic poza tym. A to, co się nauczyłem, jakieś doświadczenie nabyte w tym, zostawiłem dla siebie i jakby tę książkę, no nie wiem, parę osób tylko miało wgląd do tej książki i z biegiem czasu patrząc na to, to w sumie nie żałuję za bardzo, że nie wydałem tej książki. Znaczy ja mam w głowie, że ja mogę ją kiedyś wydać, ale jakby ja miałem podzielone to na jakby rewolucję moją osobistą, a dla mnie nie było ważne, żeby próbowanie zachwycić tym świat, nie? Mhm. Jakby ja wiedziałem, że ja robię to dla siebie głównie, ale wiem, że gdzieś ten Sinan mi przypomina, bo ty wspomniałeś, że on jest takim jakby pseudointeligentem, ale to się, on ma do tego prawo, bo on jest jeszcze bardzo młody, tak? I on tam skończył dopiero studia. To nie wiem, ile on tam ma lat. 22? Zależy, no to, jak to tam ten system edukacji wygląda. No ale tak czy siak, no nie wiem, no powiedzmy 20 lata, no to są takie późne nastoletnie, ja to nazywam. Że no człowiek jeszcze dużo rzeczy sobie w głowie układa i jest taki chaotyczny i więcej mu się wydaje niż rozumuje. Oczywiście to wszystko się cały czas zmienia z wiekiem, ale jesteś gdzieś w takim jakby poziomie jako osobowość, takie raczkujące jeszcze. Ta rozmowa z Sulejmanem była bardzo ważna. Ja byłem zadowolony, że ktoś mu w końcu coś tam powiedział. Jakby moją ulubioną kwestię z filmu przytoczyłeś. Starszym pisarzem, który jest popularny tam w tej miejscowości. I że to mi się wydaje, że cały świat czeka na twoją książkę.
I oni tam długo dyskutują właśnie, on tam, można powiedzieć, męczy go, tego Sulejmana, a później się okazuje, że to był tylko sen, tak? I to też jest ciekawe, to jest, też jest istotne, że jakby wątek w filmie, że jemu się później, bo on, ten film jest taki specyficzny, on ci da jakieś możliwości inne, tak, rozegrania, jakby stara się działać na twoją wyobraźnię na, w różnym kierunku, właśnie tak samo z tym zakończeniem, ty mi tam pisałeś, że mówiłeś mi, że nie jesteś zbyt zadowolony z tego zakończenia, ale tam też są różne propozycje, nie? Że tam jest, że ty coś widzisz jako widz, ale potem, że niby to ci się tylko wydaje, jakby ci to sugeruje reżyser. A z tym Sinanem w sumie jakby on tego potrzebował wewnętrznie, tak? Żeby mu to ktoś powiedział. Tak, tak jakby ja to jakby tak interpretuję, że my potrzebujemy tej weryfikacji też, jak my coś robimy. I może to być bolesne, mniej lub bardziej, a może wcale, zależy, to jest kwestia indywidualna. Ale to jest też to, tak jak mówiłeś też, to jest ta toksyczność trochę indywidualności, że jest bardzo cienka linia między odklejeniem się, właśnie tą alienacją, fantazją na temat samego siebie i ty nie jesteś w stanie stwierdzić faktycznie, czy jest tak, że ja tak dobrze piszę, czy ja właśnie powinienem coś zmienić, nie? No bo ludzie mu mówią, że napisz jakąś tam inną, sugerują mu, żeby zajmował się czymś innym, nie? Tak jak ja też różne rzeczy słyszałem, żeby się zajął czymś innym w ogóle w życiu, nawet niż w ogóle pisarstwem, już nie, że tam pisanie książek. Ale słyszysz też od ludzi, że jesteś genialnym twórcą, tak? Więc ty też masz sam, nie, jakby ten odbiór zewnętrzny też jest taki niejednoznaczny, że ty dalej nie wiesz, ty to jakby dzielisz się z tym, publikujesz to, pokazujesz ludziom, ale ty dalej nie wiesz, bo jedni ci ludzie mówią, już nie mówiąc o tym, że no, osoby bliższe czy coś tam, ktoś z jakichś powodów ci nie powie obiektywnie też, o co tu chodzi, albo tak jak w filmie, no, nie każdego to interesuje w ogóle, co ty tam robisz, bo ty powinieneś coś innego robić. No finalnie, no, z Sinanem to się tak kończy, tak, że on mimo wszystko do tego wojska poszedł, tak, bo z tym nauczycielem nie wypaliło mu, no z książką oczywiście też nie, no bo wiadomo, że to jest też ta nieznajomość tego świata, jak to wygląda, tak. Zawsze chyba tak było, że no, trzeba wypracować sobie miejsce w tym świecie. Jeśli chcemy z tego żyć, no to już się staje też pracą, tak, więc musimy ciężko pracować, żeby na tym zarabiać pieniądze, no. A będąc na początku tej drogi właśnie często się wydaje, mi się też tak wydawało, jak ja wydawałem pierwszy tomik, to ja zrobiłem z takiego poczucia misji, ja w ogóle to myślałem, że ja powinienem rozrzucać wiersze za darmo, książki dawać za darmo ludziom i w pewnym sensie tak było, bo z wielu osobom dałem gdzieś za darmo tę książkę, jakby nie przywiązywałem wagi, ona zresztą sprzedawała się z tego, co pamiętam, chyba tam za 15 zł, a później już za 5 zł chyba się sprzedawała w ogóle nowa. Więc to, ale to też jest kwestia dystrybucji, umowy tam, tego zamieszania, o którym ja czasami tam wspominałem, że to na swoim kanale, czy wcześniej gdzieś tam, jak nagrywaliśmy, chyba też wspominałem o tym, że to są też takie inne niuanse i ty też o tych wielu rzeczach nie wiesz. Więc jak zostać osobą sukcesu, to jest osobna sprawa niż pisanie, niż robienie czegoś tam, bo jak wytwarzasz jakiś produkt, teraz widzieliśmy w zabawkowym tu w sklepie w Holandii, w Intertoys, kupę do zabawy dla dzieci, taką sztuczną do zabawy, nie? Zgadnij za ile? Za 15 euro w życiu za takie pieniądze książki nie sprzedałem. Chociaż próbowałem wyceniać swoją książkę. Tę książkę wyceniałem na 50 zł, ale nie każdy się skusi, no bo przecież poezja za 50 zł, a ja piszę sam, albo a tam poezja, co, za ile? Jej, wiesz, no tak. Bo nie tak, jakby tak. Chcę wycenić mi jako twórcy, bo ja jakby wiem, co zrobiłem, tak, a z drugiej strony, no ten odzew oczywiście był bardzo dobry z tą książką moją wersji Rewers. Ja jestem bardzo zadowolony z tej książki, myślę, że to jest ta druga książka, z której jakby nigdy nie będę miał zgrzytu, że coś mi się nie podoba, tak jak miałem z pierwszą książką. Więc właśnie to tak jak mówisz, że
ileś tam książek dopiero wydasz, ale też musisz poświęcić pracy dużo na tym, żeby do ludzi tę książkę ludziom przedstawić, więc przekonanie się o tym, jak ten świat wygląda, to jest długa droga. A propos tych książek, wartości książek, że ja się często kłóciłem ze znajomymi, naprawdę od wielu lat mam takie przekonanie, bo wydawałoby się, że jakby powinno się książki sprzedawać coraz taniej, bo się popularyzuje literaturę, a ja zawsze stałem na stanowisku, że książki powinny być dużo droższe, powinny być 10 razy droższe, ale to jest osadzone w jakiejś mojej takiej szerszej wizji tego, czym powinna być kultura, ale jakby też z ekonomicznego punktu widzenia cena jest znakiem istotności czegoś, a żeby napisać dobrą książkę, musisz włożyć tyle pracy w to, tyle energii, w ogóle tyle przeżyć, żeby napisać jeden dobry wiersz, to musisz tyle przeżyć i przetrawić to, że nie wiem, moim zdaniem książki powinny kosztować po kilkaset złotych, żeby to był jakiś komunikat, że to jest ważne, że ty jakby podchodzisz do tych książek w nabożny sposób. I ja miałem przez większość życia takie podejście do książek, że jak jakąś dostałem, na której mi zależało, właśnie sobie przypominałem ostatnio takie sytuacje, jak dostałem od siostry Podróż do kresu nocy, Selina, jak ja byłem szczęśliwy niesamowicie wtedy, zawsze jak książki miały okładki papierowe, to je zabezpieczałem, zaklejałem sobie taśmą krawędzie, albo pamiętam, jak kiedyś mi się udało wypożyczyć Kosmos Gombrowicza na studiach z biblioteki, w ogóle wypożyczyć, jaki to był niesamowity entuzjazm, że w ogóle mogę tą książkę przejrzeć sobie. No i właśnie chodzi o to, żeby mieć taki nabożny stosunek do książki, wiedzieć, jaka tam jest wartość, bo jeżeli tego nie masz, to nie jesteś w stanie wydobyć tej jakości z tego. No a książka kosztuje tyle, ile jakaś tam bułeczka, którą zjesz po prostu w minutę i nie wiem, wiem, że to jest bardzo idealistyczne, nie? Jakby nie do wdrożenia w praktyce. Nie sądzę, żeby tak było, że się podniesie te ceny i ludzie zaczną podchodzić w ten sposób do książek, ale tak sobie myślałem o tym. No tutaj jakby w związku z tym, o czym mówiłeś, chciałem cię zapytać o drugi temat, o tym też mogliśmy już kiedyś rozmawiać, temat takiej toksycznej frustracji. Ja mam też taką obserwację, raczej się utwierdzam w przekonaniu, że tak jest, że jak przyjrzysz się ludziom, którzy są w określonym wieku, czyli około 30, po 30, wydaje mi się, że w prawie każdym człowieku jest bardzo dużo frustracji, że to jest w zasadzie nie do uniknięcia, że to jest związane jakby z samym doświadczeniem życiowym, że zazwyczaj musisz rezygnować z jakichś tam swoich marzeń, aspiracji, redefiniować tą swoją perspektywę, spojrzenie na życie. I moim zdaniem kluczowe rozróżnienie jest takie, nie czy jakby być sfrustrowanym człowiekiem, czy nie sfrustrowanym, tylko czy ta frustracja, która w tobie istnieje, jest toksyczna, czy nietoksyczna. Bo wydaje mi się też w nawiązaniu trochę do tej postaci Sinana, coś takiego ma miejsce czasami. To znaczy, możesz mieć taką frustrację w sobie, którą jakoś sublimujesz twórczo. I ja też zawsze byłem zwolennikiem takiego podejścia, wciąż na takim stanowisku stoję. Wydaje mi się, że negatywne emocje w naszym życiu są bardzo ważne, że one mogą cię napędzać naprawdę. Smutek, złość, nawet jakaś wściekłość czasami. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że my powinniśmy alergicznie reagować na te stany, rozczarowanie, właśnie frustracja, tylko sublimować to w coś dobrego. I ja miałem takie etapy, no nie wiem, właśnie na przykład to opowiadam często znajomym, że nigdy tak dużo nie biegałem w życiu, jak w jakichś takich okresach życiowych, kiedy byłem po rozstaniach, kiedy byłem bardzo zły i wtedy potrafiłem bardzo dużo pracować, bardzo dużo biegać, napędzany taką negatywną energią psychiczną. Wielokrotnie to wykorzystywałem w życiu. Myślę, że to jest istotne. Więc sublimowanie tej frustracji to jest jedno, a drugie to jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że ta frustracja stanie się toksyczna i zacznie cię zatruwać od wewnątrz, że ty po prostu staniesz się człowiekiem sfrustrowanym. I wybranie takiej ścieżki życiowej jakiegoś pisarza, twórcy, ono grozi czymś takim, wydaje mi się, że ono jest bardzo niebezpieczne. Nie wiem, czy osoby, które się angażują w coś takiego, mają tego świadomość, że ty właśnie napiszesz książkę jak Sina, będziesz chodzić tak jak on od osoby do osoby i dowiadywać się, że nikogo to nie interesuje i to właśnie może grozić tym, że ty się odkleisz od rzeczywistości, przeniesiesz uwagę na jakąś taką swoją mitologię osobistą, że ty jesteś geniuszem niezrozumianym, bo w ogóle jesteś ponad tym wszystkim, ponad tymi konformistycznymi ludźmi, którzy po prostu
tak jak też Witkacy pisze, ulegli zbyt lęceniu i ty jesteś niezbyt lęcony, oni są zbyt lęceni i dlatego oni cię nie rozumieją. I zaczynasz patrzeć z góry na takich ludzi. No i a tak naprawdę na poziomie podświadomości jesteś jakiś sfrustrowany z tego powodu. I Simon jest sfrustrowany. On ma taką niewyważoną samoocenę bardzo przecież, bo on z jednej strony jest... uważa samego siebie za jakiegoś geniusza, tak można to odczytywać w rozmowie z tym Sulejmanem, pisarzem, a z drugiej strony na przykład matka go pyta, jak tam z jakąś dziewczyną, czy poznał jakąś dziewczynę, czy kiedy weźmie ślub, a on tak, wiesz, w ogóle roześmiany mówi do tej matki, że no ja o tym nie myślę, że jakby nie mam pieniędzy, nie mam pracy, mam tylko tą książkę, to chyba dlatego nie mam dziewczyny, nie? I że to nie jest przypadek. I też sobie zdaję sprawę z tego. Co myślisz o tym, właśnie o kwestii takiej frustracji toksycznej? Co zrobić, żeby ta frustracja człowieka nie zainfekowała na stałe? No to jest ogólnie jakby też można powiedzieć temat na inną rozmowę czy książkę, może taki pomysł na książkę, jak być sfrustrowanym ogólnie, bo to jest temat to filozoficzno-psychologiczny, czy tam psychologiczno-filozoficzny. Mi się wydaje, że to zależy od takiego, na jakim poziomie jest ten twój nabożny, na twoje nabożne podejście. Jeśli to jest kwestia indywidualna, a ja tak uważam, osobowościowa, typowo charakterystyczna, no bo tak jak rozmawialiśmy kiedyś pod kątem tego, jaki alkohol ma wpływ na to, jak to funkcjonuje, czy coś, i na pewno on ma wpływ, tak? Dużo rzeczy ma wpływ. No bo finalnie chodzi o to, jak ty kontrolujesz siebie, jaki jest twój mind management, nie? No bo kurczę, jak na przykład, powiedzmy, ja w tym momencie mam to tak wyważone, że no ja nie przejmuję się jakby odbiorem za bardzo ludzi. Z drugiej strony chciałbym, żeby ludzie zajrzeli do tego, co ja robię. Nie jest to jakieś super ważne. Ważniejsze jest ukończenie prac moich, bo ja nie wiem, czy to dzisiaj, czy za 10, czy za 100, czy za kilkaset lat, to będzie miało wartość dla ludzi. Jak na to będą patrzeć? Tak jak odkopuje się, jak kiedyś z tego czasu po obejrzeniu filmu Jaśniejsza od gwiazd. To był film poświęcony pamięci Johna Keatsa, takiego poety brytyjskiego. Mm-hmm. I na dwustolecie chyba od jego śmierci to był ten film zrobiony. I ja zainteresowałem się wtedy tym Johnem Keatsem, w ogóle nie wiedziałem o jego istnieniu. I wypożyczyłem sobie z biblioteki i byłem bardzo zafascynowany jego twórczością. Uważam, że co najmniej kilka jego tekstów było takimi perełkami, które dla mnie jakby dużo, dużo mnie nauczyły. Coś swojego dołożył, pomimo młodego wieku, bo on bardzo młodo też zmarł. Już nie pamiętam, 20 chyba lat. 26, 7 lat miał, nie? 26, tak. Także też nie miał za dużo tego czasu na twórczość, ani dożywanie, ani nic. Ale twórczość miał dobrą, bardzo dobrą jak na swój wiek. No ale chodzi o sam fakt, tak? Że po 200 latach gdzieś tam, no ja dopiero się dowiedziałem, że w ogóle on istnieje. Tak? A w ogóle może nie film, to bym nie wiedział. Więc my nie wiemy. Jakby ja zawsze powtarzam, tak samo jak na spotkaniach grup literackich, twórców różnych, zawsze głosiłem taką Ewangelię, że ja swoją pracę wykonuję i to jest koniec, szlus. Ja odchodzę od stołu, moje zostało zrobione, a reszta, no to już jest tak trochę niezależne ode mnie za bardzo, tak? Ja mogę tę książkę wydać ewentualnie, ją zająć się jakąś dystrybucją do ludzi, bynajmniej ją pchnąć do biblioteki po wydaniu, co najmniej, co już jest osiągnięciem jakimś tam, że to zostało zarchiwizowane. Ja na to w ten sposób patrzę. Mm-hmm. I ja dzięki temu wszystkiemu jestem bardzo spokojny. I ja sobie zdaję sprawę, że zawsze będą głosy różne na temat mojej twórczości, czy tam mojej osoby, tak samo. Nie? No, generalnie na temat wszystkiego, no bo ile ludzi, tyle zdań. Więc jakby to jest właśnie to. To jest właśnie to, o czym mówię, że ten mind management, to jakieś takie ogólne zrozumienie siebie, świata, wszystkiego, funkcjonowanie, to jest jakby osobnym tematem, zbiorem wiedzy, który ty musisz nie tylko przyswoić, ale jakby wprowadzić w życie. Tu mówimy o tym pragmatyzmie też, bo to jest to wszystko, to jest taki wielki człon. Czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, cokolwiek byśmy nie robili, może nawet nie robiąc nic, po prostu my musimy mieć jakiś ten mind management. I w tej twórczości on jest też bardzo ważny, bo wszystko ułatwia właśnie. Mm-hmm. My nie sfiksujemy, tak? Ale też ta kontrola jest
zależna od jakichś naszych cech personalnych, a tego, co my też robimy, jak się zachowujemy, czy przyjmujemy jakieś toksyczne środki, czy mamy, jakimi ludźmi się otaczamy, bo to też ma znaczenie. Także dużo rzeczy ma znaczenie i jest istotne do tego mind management, co poza tym robimy, Przykład, można powiedzieć, że praca w fabryce to ostatnie zło dla twórcy. A ja właśnie jak pracowałem w fabryce, to jakby miałem takie, czułem krew, po prostu jakby miałem jeszcze większego kopa, żeby jakby przez to cierpienie, jakby sytuacja jest taka zła, że ja po prostu muszę jeszcze lepiej pisać, co w ogóle nie ma znaczenia dla mojej sytuacji i jej nie zmieni, ale dla mnie jako to jest taki wyraz frustracji, że jakby ja przekuwam, jakby zmieniam hamulce na energię elektryczną, czy tam hamowanie na paliwo, nie? To tak. Ma zaszkodzić, jakby staje się dla mnie motorem napędowym, tak? No, jeśli chodzi o mój stosunek do tej toksycznej frustracji, to ja w zasadzie nie wiem, co zrobić z nią. Ja sobie myślę o tym, że jakby zwykle jest jedna odpowiedź na problemy, które mamy w życiu. To znaczy musimy mieć świadomy stosunek do pewnych spraw i wydaje mi się, że o to chodzi, żeby jak ty frustrujesz się, spotykają cię jakieś nieszczęścia, to żeby je odpowiednio interpretować, żeby nie wyolbrzymiać albo nie jakoś nie marginalizować znaczenia tych wydarzeń, tylko oceniać je jako coś takiego, co faktycznie miało miejsce w takiej skali, jaką to posiada i żeby nie wypierać tego, nie racjonalizować, tylko żeby wiedzieć, że na przykład napisałem pierwszą książkę, ona nie wzbudziła zainteresowania, ja w związku z tym jestem sfrustrowany, czuję się nieszczęśliwy, czuję się sfrustrowany. Myślę, że to chyba jest jakiś problem, który często się powtarza, że my wypieramy to, że jakby, że nie mamy prawa do tego, żeby być nieszczęśliwymi, pokrzywdzonymi, sfrustrowanymi, a no, mamy prawo, no to jest uzależnione od jakby jakichś realnych wydarzeń w życiu. No i wtedy w takiej sytuacji, w jakiej jest Sinan, napisał pierwszą książkę, ona się nie spotkała na tym etapie życiowym z zainteresowaniem, no to jakby w życiu zawsze chodzi o ciebie samego, że przechodzisz jakąś transformację, dojrzewasz, być może Sinanowi to jest do czegoś potrzebne, do tego, żeby napisać jakąś kolejną książkę, która będzie lepsza. To jest jakieś nowe skrzyżowanie życiowe. No i jeden człowiek zrezygnuje, pójdzie do pracy wtedy, inny wykorzysta tą swoją frustrację, żeby napisać jakby kolejną książkę i walczyć o te swoje marzenia. I chyba jakoś tak to wygląda. No, ale też sobie myślałem jeszcze a propos tego indywidualizmu, indywidualności, że z twórczością artystyczną jest trochę tak, że no ona idzie w parze z jakąś egzaltacją właśnie, że ty trochę się tak odklejasz od rzeczywistości, nie potrafisz ocenić wartości tych rzeczy, które piszesz. I mnie też zawsze zastanawia, właśnie o tym ci mogłem mówić, jak czytam wiersze. Wiersze często są dla mnie irytujące, bo one są takie mocno egzaltowane, takie, że ktoś, taką mają strukturę, że ktoś opisał swoje wrażenia, swój punkt widzenia, no i fajnie, ale jakby publikuje ten wiersz i jakby mi się narzuca pytanie, dlaczego to ma interesować kogokolwiek innego, kogokolwiek poza tobą, twój punkt widzenia. I wydaje mi się, że w ogóle jest coś takiego jak etyka publikowania pewnych rzeczy, które napisałeś, że to jest kwestia etyczna czy moralna poniekąd, bo ty zakładasz, że jakby chcesz uraczyć wszystkich naokoło tym swoim wrażeniem i możesz to zrobić, ale jakby musisz wiedzieć, że masz do powiedzenia jakieś istotne rzeczy, a nie zawsze tak jest. No jakby czyta się stosy tych wierszy i to jest tak, że ktoś się w taki egzaltowany sposób pochyla nad jakimś swoim doświadczeniem. Ja nie wiem, dlaczego to ma być istotne dla mnie zupełnie, jak czytam taki wiersz. No a z kolei właśnie też wtedy powstają jakieś takie miraże dotyczące tego, jak oceniać tą swoją twórczość. Trochę tak jak w przypadku tego Sinana, któremu się wydaje, że on zrobił coś rewolucyjnego, że to jest jakaś autoreferencyjna metapowieść, coś takiego mówi temu Sulejmanowi. Ja byłem tutaj w tym naszym Słupsku rodzinnym któregoś razu na spotkaniu tej takiej lokalnej grupy poetów. No jakby tam nie chcę nikomu niczego odbierać. Fajnie, że ludzie piszą te wiersze, ale wydaje mi się, że one zazwyczaj nie są jakieś wybitne, że są okej, powiedzmy, ale nie wszystkie mi się podobają. A było takie wydarzenie, które było związane z jakąś tam rocznicą śmierci Szymborskiej chyba i któregoś razu któryś z tych poetów mówi, że kurczę, jakie to jest niesamowite, że my teraz czytamy wiersze tej Wisławy Szymborskiej, a za 100 lat
inni ludzie będą tak samo czytać te nasze wiersze i dyskutować o nich. Wezmą sobie ten tomik, który my wydaliśmy i będą debatować na ten temat. Nie wiem, może jestem sceptykiem, ale myślę, że tak się nie stanie i że tak się staje rzadko i że jakby szereg różnych czynników musiał się złożyć na to, że Szymborska jest tak popularna, poza tym, że była utalentowana jakby wybitnie. Dobra, wiesz co, to może, bo to było takie moje odniesienie do tego poprzedniego tematu, to przejdźmy do kolejnego, czyli do tego idealizmu a pragmatyzmu. Jak się usytuować tutaj? Wydaje mi się, że to jest istotne i że to jest skomplikowana sprawa, bo to zależy od kontekstu życiowego, prawda? Jak ty chcesz, nie chcesz iść do pracy na pełny etat, bo chcesz pisać, powiedzmy, i walczysz tak o tą swoją twórczość. Nie masz za dużo pieniędzy, ale chcesz pisać, bo to jest istotne. Pytanie, ile w tym jest próżności i jakiegoś narcyzmu, a ile w tym jest ambicji i jakby wiedzy o tym, że to jest ważne, że ty robisz coś sensownego faktycznie. I tutaj w tym filmie są takie kontrasty, właśnie na przykład jak idzie się spotkać Sinan z szefem piaskarni i on mu mówi, że nigdy nie skończył studiów, że jego koledzy, którzy skończyli studia, są w dupie w ogóle teraz i im się nie wiedzie najlepiej, a on zawsze kierował się intuicją i dobrze na tym wyszedł. I ten szef piaskarni jest ukazany jako taki cynik typowy, życiowy, bo w ogóle możemy powiedzieć, że burmistrz odsyła Sinana z niczym, mówi mu, że gdyby to była broszura turystyczna, ta jego książka, która promowałaby region, to być może by dali na to kasę, ale na jego eseje autobiograficzne nie dadzą na pewno. I wysyła go do szefa piaskarni. Mówi, że szef piaskarni sponsorował wielu pisarzy. Sinan do niego przychodzi, a szef piaskarni mu mówi, że no tak, że ja sponsorowałem tych pisarzy, ale to dlatego, że ktoś tam kupował piasek ode mnie. I gdyby nie to, że oni kupowali ten piasek, to ja w ogóle bym nie ułożył kasy na to. I że co ty, jakby chłopaku, że życia nie znasz, że to niby wyobrażałeś sobie, że to było takie bezinteresowne. No i właśnie, i tutaj to jest taka konfrontacja jakby idealizmu Sinana z tym pragmatyzmem. Co ty myślisz o takich dwóch biegunach życiowych? Jak się odnosić do tego? Jak ty reagujesz na takich typowych pragmatyków? No ogólnie no historia tego Sinana, że on do tych wszystkich ludzi chodzi, ona też jest właśnie związana z tą rodzinną sytuacją, no bo w zasadzie jego ojciec się poddał i on żyje tym normalnym życiem, tak jakby wiadomo, że tam jest uzależniony od tego hazardu, ale to pomijając to, jakby no to jest jakby taki symbol jego frustracji, frustracji właśnie jego ojca, tak, że to granie, jakby ten hazard. Zresztą w tej miejscowości jest to pokazane, że wszyscy praktycznie tam ten hazard uprawiają, tak, to jest też ciekawe, bo jakby w wszystkich małych miejscowościach, to znaczy nie tylko, mi się da, że wszędzie, że ludzie się jakby finalnie zaczynają zajmować jakimiś rzeczami, które nie mają zupełnie znaczenia, no bo skoro ja robię coś, co ma znaczenie i to nie ma znaczenia, no to po co mam robić coś, co ma znaczenie? No to będę robił to samo, co wszyscy, czyli to, co nie ma znaczenia. Więc jakby ta postać jego ojca jest takim wyluzowanym gościem, który za żadną cenę właśnie nie staje się negatywną postacią. W każdej sytuacji jest jakby mega wyluzowany, że on uspokaja każdą sytuację. Wszyscy gdzieś tam się kłócą, krzyczą, mają jakieś problemy, a on pomimo problemów jakby jest takim mega luzakiem i zażegnuje wszelkie konflikty i jakby znajduje zawsze sposób dla siebie, żeby się dobrze czuć w swoim życiu. On jest bardzo symboliczną postacią, zresztą aktor świetnie zagrał tego ojca. Tą posturę miał zawsze taką specyficzną i tę mimikę i to wszystko, no naprawdę bardzo mi się podobała ta rola tego ojca Sinana. Nawet nie wiem, czy w pewnym sensie no nie był trochę nawet bardziej wyrazistą postacią. Może za daleko wybiegam, ale na pewno wypadałoby się na tym skupić pod kątem pragmatyzmu, bo finalnie on gdzieś w tym kierunku poszedł, tak, że ten Sinan, tak, że jakby on też przekonał się o tym wszystkim, jak ten świat wygląda i dlatego to zakończenie filmu takie jest, że on jakby wrócił do tego ojca i jakby płakał się tam, jak zobaczył ten z gazety wycinek, ale mi się wydaje głównie dlatego on się rozkleił, bo to wszystko się skumulowało i to był tylko trigger do tego. A my sobie zdajemy sprawę, obejrzawszy cały film, że on nie tylko płacze dlatego, że jego ojciec, nie wiem, przeczytał jego książkę i jest dumny, ale dlatego, że jego ojciec żył tym normalnym życiem
A on tego w ogóle nie widział, nie doceniał. I później mu pomaga te studnie kopać, jako jakby stara mu się zrehabilitować. I tam, nie wiem, resztę historii można sobie dopisać, że jakby jak ja bym widział tę przemianę, no to byłby kimś, kto nauczył się szanować rodzinny dom, uprawiać ogród, pracować w garażu, wszystko, zajmować się tym wszystkim gospodarstwem, domem i tak dalej. I poznając tylko dzięki poznawaniu wartości tego, tak? Tak naprawdę dobitnie, że wiesz, no tak jak ja zawsze mówiłem o książce, no okej, ja napiszę super książkę, ale ta książka mnie nie przytuli, ona mnie nie będzie kochać, ona mi, no, się nie zaopiekuje, ja będę miał tę świetną książkę, ale ja będę sam i nie będę miał nic. Mhm. Więc to też tak jest smutne dla mojego życia, że ja mógłbym mieć tę świetną książkę, nawet jeśli, to by był fakt, że tak się stało, że jest tak, że bym się temu poświęcił całkowicie. Po drodze mógłbym kilka razy zwariować, kilka razy wynormalnieć, ale finalnie chodzi o sam ostateczny efekt, że to jest bardzo ważne, żeby się przekonać o tym i zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę to jest gra warta świeczki? Czy ja faktycznie muszę z tego wszystkiego zrezygnować, z wszystkich tych innych rzeczy wspaniałych w życiu, żeby tę jedną rzecz zrobić, tak? Żeby tę jedną książkę zrobić wspaniałą i właśnie zawsze mimo wszystko mieć to pytanie, bo ty nawet jakbyś zrobił tę wspaniałą książkę, to ty byś się wciąż zastanawiał. To jest taka gra bez zakończenia. Tu nie ma rozwiązania w ogóle tego równania. No bo nawet zrobiąc tą świetną książkę, ty miałbyś poczucie, że ona nie jest dość dobra, tak? Bo tak jest, jest taki paradoks, że ty może byś chciał znowu następną robić. To jest takie błędne koło, dlatego tak jak ja wspomniałem wcześniej, jakoś ja to mam to tak wyważone, dzięki temu jestem spokojny, że właśnie ja coś zrobiłem, czy coś robię, wiem, że mimo wszystko zrobię coś jeszcze, tak, że jeszcze mam dużo życia, a jeśli nie mam, no to trudno, ale inne rzeczy też są bardzo ważne i ja muszę je wartościować też. Jest taki balans, nie, taki balans. Jakby jak, tak jak robimy w życiu z czasem, organizujemy go, żeby mieć czas na to, na znajomych, na pójście, nie wiem, na kręgle, czy do restauracji, ale na posprzątanie w domu musi mieć też czas, bo to też jest ważne, nie? I to jest coś takiego. Tak, tak, ja myślę, że rozumiem to, o czym mówisz. I jakby też miałem dużo rozterek z tym związanych. Nie wiem, wydaje mi się, że może tą twórczość się postrzega trochę inaczej, jak się jest jakąś osobą wierzącą, nie wiem, albo taką włączoną w ramy jakiejś wspólnoty. O polskiej literaturze tak się mówi, też Witkacy pisał, że polska literatura była zawsze traktowana instrumentalnie, bo ona miała służyć jakimś celom niepodległościowym, politycznym, a jak nie ma takich celów, to ona się degeneruje i dlatego Witkacy narzekał na tą swoją epokę. Ale jeżeli jest tak, że ty jakby nie uznajesz czegoś takiego, ja jestem przekonany też jako jakby osoba niewierząca, że wszystko, co mam do dyspozycji, to jest moje życie, horyzont mojego życia. I to, jakby ktoś mógłby powiedzieć, że to jest mało filozoficzne, bo to brzmi brutalnie i banalnie, ale to jest istotne, czy twoje życie jest przyjemne, czy nie. Właśnie to, o czym ty mówisz. Czy ktoś cię przytuli, czy pojedziesz na wakacje gdzieś w góry, czy masz pieniądze. O tym to w ogóle chyba nie ma potrzeby, żeby mówić za dużo, jak istotne są pieniądze w życiu, że jak ich nie masz, to traktuje się ciebie jak jakiegoś kundla po prostu. I wiesz, i możesz nie mieć tych pieniędzy przez jakiś czas i nie jest najgorzej, ale jak na przykład zachorują jakieś twoje bliskie osoby czy coś, a wtedy się orientujesz, że nie masz kasy, to w zasadzie wszystkie drzwi są zamknięte. Przed nosem ci wszyscy trzaskają drzwiami. To jest jakiś tragizm życia i kurde, no nie wiem, jak, taki rachunek, że ty możesz pisać, ale zrobisz jakiegoś męczennika z siebie. Nie wiem, kto by się na to godził świadomie. Być może pewni ludzie tak, bo tak o tym też mówiliśmy w tej rozmowie na temat filmu Finding Forrester, że osoby piszące, tworzące coś, one w pewnym sensie nie dokonują wyboru, tylko mają takie poczucie, że muszą to robić, jakby, prawda, niezależnie od przeciwności losu. Więc ja tak to postrzegam. No ale to wszystko jest istotne, przy czym, nie wiem, jakby dla mnie taki pragmatyzm życiowy czy cynizm, taka postawa tego szefa piaskarni, ona też jest straszna jako coś, co tkwi na drugim biegunie tego idealizmu. Jest taki cytat z Sorena Kierkegaarda, że jakby praca, znaczy to jest coś, co dopowiadam, praca to jest wytwarzanie środków do życia zazwyczaj. I Kierkegaard pisze, że jeżeli
że jakby wytwarzanie środków do życia ma sens, ale jeżeli całe twoje życie jest wytwarzaniem środków do życia, jeżeli ty żyjesz po to, żeby wytwarzać środki do życia, no to chyba coś tu nie ma sensu. I myślę, że rzeczywiście tak jest. Jeżeli ty się tak zmechanizujesz w takiej codziennej pracy, w takim sensie, że w zasadzie tylko na tym się koncentrujesz, żeby jakby dbać o swoje utrzymanie, no nie wiem, dla mnie to jest kwestia jakichś osobistych wyborów zawsze, nie? Żeby dokonywać świadomych wyborów, żeby każdy postępował w zgodzie z własnym sumieniem, ale dla mnie to było poniekąd straszne, kiedy miałem takie etapy życiowe, że w zasadzie na nic innego nie miałem czasu, bo byłem zajęty taką pracą komercyjną. I tacy ludzie, którzy decydują się na przyjęcie postawy pragmatycznej, mają często więcej pieniędzy, mają jakieś też poczucie takiej, mogą być jacyś pyszni, poczucie wyższości z tym związanej. Oni zawsze bardzo mnie przygnębiali, bo to z kolei Fryderyk Nietzsche napisał, że jeżeli ty się tak zmechanizujesz w życiu, to jesteś jak taki toczący się kamień po prostu. I to jest jakieś życie, nie wiem, takie właśnie zmechanizowane, pozbawione jakiejś pasji. O pasji będziemy pewnie jeszcze za chwilę rozmawiać, ale nie wiem, no jakby dla mnie ono jest zatrważające, więc ja sobie wyobrażam ten idealizm i pragmatyzm jako dwa bieguny, pomiędzy którymi ty jakoś tam musisz balansować w zależności od kontekstu życiowego, bo przecież to w ogóle jest jakaś fundamentalna sprawa, że na pewnym etapie życiowym ty możesz nie być odpowiedzialny tylko za siebie, ale też za inne osoby. Jeżeli jest tak, że jesteś odpowiedzialny za inne osoby, za jakąś partnerkę, za starzejących się rodziców, za dzieci, to wydaje się, że stawianie na pierwszym miejscu tych twoich aspiracji artystycznych mogłoby być bardzo egoistyczne i mogłoby być niemoralne, no bo czasami to jest ważne, ale czasami chyba są ważniejsze rzeczy w życiu. No ale w ogóle chciałem ci opowiedzieć, że mam takiego kolegę, który też zajmuje się filozofią, sporo młodszego. Jakby u mnie z tym pisarstwem zawsze było tak, że ja wiedziałem, że to robię z pasji, ale że chciałbym zarabiać na tym, że chciałbym pisać takie książki filozoficzne, które ktoś będzie czytać, że to nie będzie tak, że one będą trafiać na półkę od razu gdzieś tam w bibliotece i kurzyć się. I staram się zmierzać do tego, jakoś tam gorzej lub lepiej mi to wychodzi, ale tak to sobie wyobrażam, jako zbalansowanie tych dwóch motywacji. A mam takiego kolegę, który zajmuje się filozofią i któregoś razu z nim rozmawiałem i on mówi, ja pytam, czy on liczy na to, że będzie zarabiać na tych swoich książkach, a on taki zdziwiony mówi, że co ty, że w ogóle nie myślę o tym, że mógłbym zarabiać, że ja piszę te książki jakby z wewnętrznej potrzeby tylko, bo ja wiem, że to jest coś ważnego, że to jest coś wartościowego. I ja w zasadzie jestem przekonany, że nikt się tym totalnie nie zainteresuje. To było dla mnie dziwne, bo on był całkiem szczery w tej wypowiedzi. I to była taka postawa skrajnie idealistyczna poniekąd, ale też taka moralna, że on jakby naprawdę zakłada, że w ogóle nawet się nie zastanawia nad tym, czy coś będzie miał z tego pisania, ale i tak ważna część jego życia będzie poświęcona na to. No i w tym kontekście sobie myślałem o tym, że to jest ważne, nawet w takim sensie społecznym, bo na przykład ja się zajmuję właśnie zawodowo tym copywritingiem, marketingiem. Ostatnio sobie o tym myślałem, że jak się czyta poradniki marketingowe, to tam w ogóle jedna z pierwszych zasad, naczelnych zasad jest taka, że ty jak coś tworzysz, jakieś produkty, jakieś usługi, to najpierw sprawdź, na co jest popyt i potem twórz to, na co jest zapotrzebowanie. Żeby to nie było tak, że ty stworzysz jakiś produkt i potem się zastanawiasz, czy ktoś jest zainteresowany tym produktem, czy nie, tylko najpierw sprawdzasz, na co jest popyt i dopiero potem to tworzysz. I to jest taka logika kapitalizmu, która moim zdaniem już jest rozpowszechniona na wiele różnych obszarów życia i ona jest czymś zatrważającym według mnie. To znaczy takie myślenie, że ty masz robić tylko to, na co jest popyt i z czego coś będziesz miał i czym ludzie będą zainteresowani. Bo w rezultacie to jest taka spirala, która prowadzi w dół do obniżania jakości wszystkiego. W związku z tym, że ona prowadzi do takich procesów, które my też obserwujemy, że jakby gusta ludzkie stają się coraz bardziej prymitywne, i ty ludziom dajesz coraz bardziej prymitywne rzeczy. W takim sensie, że przestajesz na przykład w kinie to widać, przestajesz tworzyć jakieś ambitne produkcje, bo jakby kto to obejrzy, a tworzysz jakąś taką papkę Netflixową powiedzmy, bo każdy film musi odpowiednio dużo zarobić. No i jakby w porządku, na to jest poniekąd zapotrzebowanie, ale w związku z tym, że to jest taki zwarty front teraz, to prowadzi do stopniowego
obniżania gustów i do tego, że no, to wszystko wygląda coraz gorzej poniekąd, że masz właśnie takie kino producenckie, że reżyser tak naprawdę już nie ma jakiegoś dużego znaczenia, tylko ważne jest to, czy producentowi się opłaca zrobić jakiś film. I taka postawa jak tego mojego kolegi, taka idealistyczna, ona wygląda jak jakiś taki heroizm swoisty w czasach tego wszechwładnego kapitalizmu, że ty jakby no, musisz, jeżeli masz jakieś wartości, to musisz jakby tworzyć coś takiego, na co nie ma popytu czasami dla idei, dla wartości. Jeżeli ty zrozumiałeś, że to ma jakąś wartość i być może za 10 lat, za 15 lat ktoś to doceni, ty nie będziesz z tego nic miał, ale w tym tkwi jakaś wartość. Nie wiem, czy wiem, że sporo wątków trochę poplątałem, czy rozumiesz, co mam na myśli? Jest to dosyć okrutne, ale taka jest niestety prawda i no, niestety widać to na każdym kroku. Tak, chyba już też o tym kiedyś wspominaliśmy, a wtedy jakąś rozmowę nagrywaliśmy, że to były palety pełne zniczy i obok nich bankomat. Czy tam, no nie wiem, przeżyłem traumę, jak poszedłem na zakupy. Ja chciałem tylko coś kupić na weekend do jedzenia, a ludzie robili zakupy jakieś ogromne, bo to miały być święta, nie wiem, to Wielkanoc, czy co to tam miało być. Ja przeżyłem traumę, bo ja po prostu chciałem kilka rzeczy kupić, które były mi potrzebne. W zasadzie cały czas tak jest, to się ciągle powtarza, że jak gdzieś wyjdę, nie jestem w pracy, ale czuję się jakbym był w pracy, że ciągle ci ludzie mnie pchają, oni robiąc coś ciągle chaotycznie, nerwowo, pospiesznie, pchają mnie do tego, że ja muszę też tak szybko i pod jakąś presją jestem, nawet wychodząc gdzieś z domu. Czuję tak tę samą presję, co w pracy, że po prostu ludzie gdzieś biegną ciągle, coś robią i ja muszę szybko zrobić to, co ja mam też, żeby wyjść. Czyli ja jakby całkowicie muszę się zaadaptować do tego, co się dzieje. A jeśli chodzi o odnalezienie się w tym wszystkim, czy zarabiać na tym, czy nie, no to jest taka kwestia dosyć zawiła, no bo jeśli masz jakieś źródło dochodu inne, powiedzmy, no jak Słowacki zarabiał na giełdzie, nie? No to ja też swego czasu zarabiałem na giełdzie, ale też nie takie pieniądze, żeby rzucić pracę, ale powiedzmy, że wrócę na giełdę i w moje życie się potoczy tak, że ja będę już tylko z tej giełdy żył. To będzie tyle środków do życia, no, że ja będę w stanie całkowicie się poświęcić tej twórczości i nie będzie mnie obchodziło, czy ja z tego zarabiam, czy nie. Więc jeśli to jest kwestia finansowa, pieniędzy, czy finansowania twojej działalności, no to właśnie to jest taka kwestia typowo indywidualna. I jeśli ktoś się tylko temu poświęca i rezygnuje, jak to tam pisał Bukowski, jeśli nie jesteś w stanie siedzieć przy stole z pieluchą i cały czas pisać, przez ileś dni nie spać, nie jeść i tak dalej, no to nie jesteś na to gotowy, tak? Żeby napisać świetną książkę. No, ale no to jest właśnie ta kwestia indywidualna, tak, patrzenia. Twórcy, którzy odnieśli sukces, mieli inne podejście, inaczej to robili. I każdy może jakby wypracować dla siebie swój konsensus, jakby złoty środek. No i właśnie mi się wydaje, że powinno się tak zarabiać na tym, na co się bardzo dużo czasu poświęca, no bo to jest bardzo ryzykowna gra, ale też nie powinno być tak, że, no, że robimy to głównie dlatego, że no finalnie chcemy na tym zarobić, no bo faktycznie robiłbyś jakąś książkę filozoficzną czy broszurę turystyczną, tak? Ty byś sobie wybrał temat, tak jak masz te poradniki, jak odnieść sukces na Kindle i tak dalej, nie? Że tam musisz znaleźć niszę jakąś i pod jakiś klucz, może najlepiej, żebyś w ogóle używał tych samych słów, co w innych książkach, tylko je zmiksował w GPT. Albo poprosił w ogóle GPT, żeby napisał ci książkę, ty się tylko podpiszesz, nie? Takie rzeczy się dzieją, oczywiście. Ale to wtedy nie ma nic wspólnego z tym jakby osiągnięciem czegoś w życiu, no bo osiągnięcie czegoś w życiu ma różne wymiary i jeśli ono ma mieć wymiar jakiś taki duchowy, że jakby ty dokonałeś czegoś w życiu, tak? I żebyś mógł z tym poczuciem przez to swoje życie dalej iść i tam je zakończyć jakby tą świadomością, że no bo zrobienie książki ogólnie, można powiedzieć, że zrobienie jakiejkolwiek książki, to powiedzmy finalnie to jest książka, która przetrwa i tak dalej, ale ja na przykład nie chciałbym zrobić książki, która jest typowo komercyjna. Ja bym nie był z niej zadowolony, bo ona by mnie męczyła. Nawet jakbym na niej zarabiał,
ja bym się sam siebie wstydził i nie byłbym zadowolony z tego. Ja bym nie był z tego dumny i nie czułbym się, że coś osiągnąłem w życiu. Ja bym nawet rozważał to pod kątem tego, że byłoby mi źle z samym sobą, tak? A jeśli zrobię naprawdę wartościową książkę dobrą, chociaż jedną w życiu, chociaż wydaje mi się, że te tomiki, no szczególnie gdzieś tam ten drugi, chociaż no zdania są podzielone, no to nie tylko chodzi o mnie, jeśli już książka wyszła i tak dalej. Ale wiem, że zrobiąc książkę, dobrą książkę szczególnie, no to będą zadowolony bez żadnych obiekcji, bez żadnego żalu, rozgoryczenia i tak dalej, będąc zadowolonym z tego osiągnięcia, to jest już sukces. Nie? I to nie musi być pieniądz za tym. To jest sukces takiej wagi, który jest cenniejszy od życia mojego, bo ja umrę, a moja żona, moje dzieci, moje wnuki też umrą, a książki zostaną, więc to jest ten stały sukces. O to chodzi. Bynajmniej ja to tak widzę też odnosząc się do tego toczącego się kamienia, że o ten sukces chodzi. Nie chodzi o prestiż, o fame, o pieniądze za naszego życia, o ilość rozdanych autografów, tylko że, czy kiedyś o tobie zrobią film i ten film będzie ciekawy. Że ty będziesz inspirującą postacią. Czy ty będziesz po prostu komercyjnym twórcą, który zarobi pieniądze, który je wydał w życiu i umarł. Tak? Czy jest książkę, o której właśnie pokolenia, czy za 200 lat ty zrobi o tobie film. I to będzie coś wow, tak? Coś fajnego, coś w tym musi być, nie? No bo coś w tym naszym życiu też jest. Tak? Jest jakaś tajemnica, jest jakaś transcendencja, mistycyzm w tym wszystkim w ogóle, co się dzieje w samo nasze życie, jako my, jako ludzie, przecież jest tyle pytań, tych samych, które sobie wszyscy zadają, na które nie ma za bardzo odpowiedzi. Więc to wszystko takie intrygujące, fajne, jest duchowym przeżyciem w ogóle nasze życie. I nie powinno być sprowadzone właśnie do płaszczyzny takiej typowej, że albo ja w ogóle nie chcę na tym zarabiać, albo ja chcę całkowicie tylko chcę zarabiać na tym. No właśnie. Wchodzimy w jakby balans w pragmatyzmie. Jakby. No właśnie, właśnie. Też myślę o tych kwestiach w podobny sposób. To znaczy nie myślę o takim filmie. Nigdy nie podchodziłem do siebie w ten sposób. Jakieś takie autobiografie nie interesowały mnie. Ale jeśli chodzi wciąż o ten temat tych biegunów, idealizm a pragmatyzm, to wydaje mi się, że jakby tutaj można przechodzić przez wiele etapów. Jest często tak, że się zaczyna od takiego naiwnego idealizmu, że ty nie znasz życia i jakby nie wiesz, jak ważne jest utrzymanie, pieniądze, jakie problemy w życiu występują. Przechodzisz do pragmatyzmu, czyli właśnie orientujesz się, że życie nie jest łatwe, że te pieniądze są ważne. Ale jakby jest jeszcze trzeci etap, to znaczy możesz to wyważyć i możesz przejść do takiego bardziej dojrzałego idealizmu, powiedzmy. A co ciekawe, ten bardziej dojrzały idealizm, moim zdaniem to nie jest idealizm tak naprawdę, tylko realizm, bo jakby taka postawa, z tego warto sobie zdawać sprawę, że postawa takiego życiowego cynika, ona jest bardzo ułomna, to znaczy wydaje mi się, że to jest prawda, jedna z podstawowych prawd na temat ludzkiego życia, że my potrzebujemy sensu i jakby nie tylko pieniędzy, ale sensu i w pewnym sensie bardziej potrzebujemy tego sensu niż różnych innych rzeczy. I to, że ty jakby dążysz do tego, żeby go mieć w życiu, to nie jest wcale wyraz jakiejś naiwności, tylko jakby realizmu poniekąd. Ja o tym myślę w ten sposób też w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś, do tej tajemniczości życia, jak podejmować dobre wybory w życiu. Wydaje mi się, że no, nie ma jakiejś metody, ale bardzo ważne jest to, żeby się zastanowić przed podjęciem decyzji, jak ty ją będziesz oceniać, kiedy będziesz podsumowywać swoje życie, jakby tam z perspektywy łoża śmierci, powiedzmy, taki eksperyment myślowy przeprowadzić. Nie zastanawiać się nad tym, jak ty będziesz oceniać ten wybór za rok, tylko jak go będziesz oceniać naprawdę, kiedy będziesz podsumowywać swoje życie i nie wiem, ja się staram myśleć w taki sposób. Wydaje mi się, że to jest istotne i to właśnie naprowadza mnie na ten trop, że sens jest niezwykle istotny w naszym życiu. To znaczy to, czy my robimy jakieś sensowne rzeczy z naszym czasem, to ma znaczenie. Ja właśnie w tej komercyjnej pracy zajmuję się nią dla pieniędzy przede wszystkim, ale ja mam takie szczęście, że ta moja komercyjna praca też jest bardzo interesująca, też pod wieloma względami ją lubię, bo jakieś tam projekty wdrażamy tam związane z tym IT, ja mogę jakieś różne typy tekstów pisać i czasami mi to daje satysfakcję, ale ja aż się staję nieufny w stosunku do tej satysfakcji,
jakie jest za dużo, bo sobie myślę, że fajnie, że tam ukończyliśmy jakiś projekt, powiedzmy, że tam, nie wiem, firma zrekrutowała jakiegoś front-end dewelopera czy coś tam, można się poczuć dobrze, ale czy to będzie tak, że ja będę na łożu śmierci leżeć i będę sobie myśleć, kurde, świetnie, że napisałem tekst o sytuacji tam na rynku IT w Polsce i że 10 front-end deweloperów powołaliśmy tam w grudniu w firmie. No nie będę tak myśleć, będę myśleć o jakichś sensownych rzeczach, które robiłem na co dzień i myślę, że istotne jest to, żeby walczyć o to i że to jest właśnie coś takiego, że ty już przejdziesz taką drogę, którą przeszedł Sinan, że jakby istotny jest ten ostatni etap, bo w ogóle, o właśnie możemy się skupić na chwilę na tej metaforze studni. Ten jego ojciec wykopuje tą studnię w tym domku, który gdzieś tam pod miastem stoi i wszyscy mu mówią, że nie dokopie się do wody, a właśnie jedna z ostatnich scen pokazuje, że ten ojciec już jakby zrezygnował, doszedł do wniosku, że na pewno tego nie zrobi, a Sinan tam wchodzi i zaczyna kopać. I to jakby jest taka bardzo metaforyczna scena, która pokazuje, że jakby z sukcesem, z realizacją marzeń czasami jest takie ryzyko, że ty możesz odpuścić w ostatnim momencie, że ta woda byłaby już gdzieś poniżej, ale ojciec się poddał, prawda? Jakby Sinan, jako ktoś, kto powiela te jego cechy osobowościowe, on przejmuje pałeczkę i zaczyna to robić dalej. Więc Sinan, on chyba, nie wiem, zaraz cię zapytam o zdanie, ale on chyba w jakimś sensie dojrzewa w trakcie jakby tego filmu, co? W takim sensie, że początkowo jest taki właśnie, ma jakieś tam takie naiwne wyobrażenia, zderza się z tym murem tego braku zainteresowania, przychodzi do księgarni, gdzie była jego książka wystawiona i pyta, ile się sprzedało egzemplarzy i oni mu mówią, że już zdjęli z witryny, bo nikt nie kupował i on trawi tą frustrację w sobie, ale potem schodzi do tej studni, zaczyna ją tam pogłębiać, jakby w jakimś sensie rozumiał, że te rzeczy są ważne dla niego i że o te aspiracje się trzeba troszczyć. To jest taka metafora. No na pewno tak, na pewno jest to taka metafora, jakby pomijając to, że jakby on zrozumiał, że te studnie trzeba dokończyć też. Jego ojciec go wsparł jakby w tym pisarstwie, no bo jego zdanie też się w sumie liczy, tak, no bo on był nauczycielem, tak, znał się na książkach, czytał, czy całe życie, ale na pewno coś tam przeczytał, tak, skoro uczył i był też kiedyś takim idealistą i dlatego może doskonale rozumiał jego książkę i podobała mu się, tak? I dokończenie jego prac jego ojca staje się ważne, czyli jakby kontynuacja, powiedzmy, jego życia, jakby wartość życia jego ojca jakby ma tę samą wartość jak ukończenie książek przez niego, nie? Mhm. Jakby... To jest też takie połączenie tych dwóch wątków. Ale jak najbardziej, na pewno jest to taka metafora właśnie, że no, nie należałoby się poddawać i szczególnie jak się już zaszło dość daleko, że już nie warto zawracać, tak? Że już trzeba by było do końca to dociągnąć za wszelką cenę, nawet jeśli ryzyko jest takie, że no, nie uda się, tak? Żeby trzeba by było dokończyć to, tę pracę, ten projekt i dopiero wtedy powiedzieć, że okej, nie udało się. No więc jeśli wykorzystasz, powiedzmy, wszystkie możliwości w twojej twórczości, jako ty, jako twórca, tworząc wszystkie możliwości i tak dalej, zrealizujesz jakby swoje plany, projekty, wszystkie ukończysz i wykorzystasz wszystkie możliwości dotarcia do publiczności i podzielenia się tym z ludźmi, i ci się nie uda, no to wtedy możesz powiedzieć, okej, okay, nie udało mi się, nie? Ale spróbowałem. No to tak samo jest, to wszystko trzeba traktować jako przygodę też, nasze życie, czy karierę zawodową. Często ludzie nie mają odwagi w ogóle wyznaczyć sobie jakikolwiek cel, tak, żeby polepszyć swoją sytuację, czy zdobyć lepszą pracę, czy cokolwiek. Ale to jest wszystko przygoda, tak? No ja spróbuję, no jak mi się nie uda, to trudno. Tak jak zawsze chcemy mieć wysoki cel, jeśli chcesz być pisarzem, no to chcesz być świetnym pisarzem, nie chcesz być pośrodku albo na dole. Jak chcesz być inwestorem, no to chcesz się uczyć od najlepszych i chcesz za tym gonić, gdzieś ty chcesz coś osiągnąć, tak? Mhm. A jeśli skończysz w połowie, bo ci się nie udało, no to też jest sukces, więc mi się wydaje, że to jest bardzo dobre podejście. Czy ukończenie studni, nawet jeśli tam nie będzie dużo wody, no to finalnie gdzieś tam oni do tej wody się dokopią prędzej czy później, tak czy siak.
czy coś innego znaku, tak? Więc jakby kontynuowanie tej studni, gdzie ona według nich wydawało się, że to już jest dużo nakopane, ale my widzimy tę studnię, ona wcale nie jest zbyt głęboka. Tam można spokojnie dalej kopać. Tam można jeszcze ją zabezpieczać i kopać, aż się coś znajdzie, tak? Bo coś się znajdzie na pewno, tylko nie wiemy co. A jeśli się znajdzie, nie wiem, jakiś kawałek szczęki jakiegoś megalodona, czy jakiegoś innego prehistorycznego stwora, czy nawet jakiegoś ślimaka, no to też będzie znalezisko, tak? Więc no jeśli my zrobimy w naszej twórczości, powiedzmy 10, 20, 30 lat coś tam, no bo są jacyś tam twórcy, czy tam my też znamy tak gdzieś tam autorów, którzy są znani gdzieś w małym środowisku hermetycznym dzisiaj, tak? Ale mimo wszystko to też jest fajne, bo to też jest jakby jakaś gratyfikacja dla nich i to też jest jakieś osiągnięcie, które my, czy tam pozostała społeczność szanuje, czy też nie, mniej lub bardziej, czy to doceniamy, czy nie. Ale mi się wydaje, że to jest fajne i że nawet jeśli to nie jest taki wielki sukces, że zawsze to jest coś. I właśnie to niepoddawanie się myślę, że jest bardzo istotne. Ale ta symbolika i jakby dosyć mocna na sam koniec i na tym się kończy film, co jest ciekawe, myślę, że to jest też taka siła, jakby zachęta, motywacja też, no bo w sumie reżyser też jest jakimś twórcą, moim zdaniem też chciał coś powiedzieć, nie? Że on też do czegoś doszedł, dlatego że się nie poddał im, że to jest bardzo ważne w życiu. No, to brzmi dość banalnie, ale jakby sposób pokazania tego w filmie też jest oryginalny, ale ja o tym wspominałem na początku, także że ten film jest dosyć taki bardzo fajny, bardzo metaforyczny. Tak, tak, no mówiłem ci, że jakby ja doceniam tą metaforę w pewnym sensie, ale ona mi się nie za bardzo podoba, bo ja nie lubię, ona jest zbyt dosłowna moim zdaniem i to jest trochę tak, że jakby ten reżyser jest ukryty przez cały film i śledzimy po prostu historię, interesujemy się Sinanem, a na koniec on jakby z butami wchodzi do tego świata filmowego i ja sobie przypominam, że aha, że to nie jest prawda, to jednak jest reżyser, który bardzo chce mi coś przekazać i jeszcze jakby ta metafora, ona jest otwarta, nie jest jakaś dosłowna, ale samo sięgnięcie po nią, po tak wyrazistą metaforę, ono jest trochę takim przesytem, wiąże się dla mnie z takim przesytem, jakąś taką dosłownością, trochę nachalnością. Ja lubię mieć bardziej jednak otwarte zakończenia w filmie. Dlatego ja mówiłem o tym, że to jest takie trochę banalne, ale no, ile razy byśmy o tym nie wspominali, no to jednak ciężko jest inaczej jakoś to wszystko ująć. Oczywiście no, można teoretyzować, że jakby no, ten film mógł się inaczej zakończyć czy pokazać, ale my mamy alternatywne zakończenie dlatego, że on popełnia samobójstwo, ten Sinan, że on poszedł do tej studni się powiesić, tak? I właśnie dlatego myślę, że on zostawia ten wybór, że coś takiego w nim, w tym reżyserze było, że nie mógł się powstrzymać, do tego stopnia nie mógł się zdecydować, że wrzucił nam i tę scenę, i tę scenę. Że on tam wchodzi i kopie, ale że on jest, że alternatywnie mógł to inaczej zakończyć. Czyli, że my w życiu możemy dojść też do takiego punktu, tej maksymalnej frustracji i takiego zrezygnowania, że my się chcemy kompletnie poddać. Nie tylko w ogóle z robieniem czegoś, tylko że z życiem naszym całym. Myślę, że to jest też taki istotny terapeutyczny przekaz, jakby w całości. No ten reżyser, on się od wielu rzeczy nie może powstrzymać, bo ten film on trwa chyba z 2,5 godziny. A Zimowy Sen trwa 3,5 godziny i w ogóle Zimowy Sen, pamiętam, że kiedyś na Filmwebie oglądałem jakiś program na temat tego filmu i tam jeden krytyk powiedział, że to są 3,5 godziny rozmów o moralności i tak jest dokładnie. I to ciekawe, że to jakby w Turcji chyba on ma taki status, że może robić takie filmy, a gdzieś w Hollywood, to by mu wywalili połowę tego filmu przecież. No tak. Dobra, wiesz co? Chciałem jeszcze przejść do takiego tematu, który częściowo się wiąże z tym poprzednim, do kwestii realizmu. Czym w ogóle jest realizm? Czym jest życiowy realizm? Już trochę odpowiadałeś na to pytanie, jakoś krążyły te nasze wypowiedzi wokół tego, ale no, nie wiem, ja wciąż jakby czuję jakiś niedosyt, wciąż się nad tym zastanawiam i tutaj z kolei ja chciałem przywołać chyba mój ulubiony cytat w tym filmie. Jak spotyka się Sinan z tym pisarzem Sulejmanem, to on jest właśnie taki, ten Sinan jest taki
pretensjonalny, taki pseudointelektualny i wypytuje tego pisarza o to, jakby na czym polega sens literatury, gdzie tkwi właśnie jakby serce literatury, jakieś takie pytania mu zadaje. Ten pisarz już chce iść do domu, jest zmęczony, a ten go wypytuje, zadaje mu takie pytania właśnie idealistyczne, bardzo jakieś takie intelektualne i wtedy ten pisarz mu odpowiada: gówno mnie obchodzi, czy centrum literatury leży w języku, czy w innym gównie, jak już są na moście. I mówi, że on chce iść na chatę, bo musi sobie wymoczyć nogi, bo przez 2 godziny ostatnio myślał o tym, że go bolą nogi. No i to jest mega przecież zabawna scena. Właśnie ten pisarz, on jest, potem widzimy, że on wydał jakąś kolejną książkę, że on pisze, ta literatura jest dla niego ważna, ale on też zarazem, no jakby z jego wieku wynika to, że jest realistą, to znaczy wie, że człowiek nie żyje jakby samymi takimi ideałami ze świata intelektualnego, tylko dla niego tą rzeczywistością najważniejszą jest to, że bolą go te nogi. I on jakby, nie wiem jakie on wrażenie na tobie zrobił, właśnie ten Sulejman, ale jakby on zbalansował te różne rzeczy, to znaczy on jest takim, jest pisarzem, kimś kto jakby wciąż tam jakby angażuje się w tworzenie kolejnych książek, ale jest też takim realistą właśnie, nie? I wie, że to nie jest tak, jak się Sinanowi wydaje, że Sinan po prostu nie rozumie pewnych rzeczy jeszcze. Tak, jakby tak, on jest bardzo prowokujący, on za wszelką cenę chce przeforsować swój punkt widzenia jakby, pomimo tego, że właśnie tego swojego wieku i jeszcze takiego małego obycia, doświadczenia, no obycia to nie miał wcale, no bo z każdym się kłócił. Na pewno prowokując wszystkich też w taki czy inny sposób, jakiś taki miał swój sposób bycia, bo no, gdziekolwiek on poszedł, on się kłócił. Ja jak ten film oglądałem, co sobie myślałem, no nie wierzę, przecież z każdym, z kim gada, on się kłóci. Jak można być takim gościem? I myślę, no nie wierzę, że ten główny bohater filmu taki jest. I co 3 godziny filmu on się kłóci z wszystkimi. Więc no, ta rozmowa z Sulejmanem na pewno była takim punktem kulminacyjnym w tym filmie, bardzo istotnym, ale to się zaczęło od tego burmistrza już, zresztą już się kłócił z tym burmistrzem, jakby balansował na tej granicy takiej kłótni. Już ta, no to była jakaś taka argumentacja, egzaltacja w konflikt wisiała na włosku, przecież ten burmistrz też się uniósł. Ja nie wiem, czy to może być związane jakimś takim charakterystycznym temperamentem też tureckim, a może tak. Ale może dlatego to też jest takie jeszcze bardziej ciekawe, chociaż wydaje mi się, że no po prostu jest to stworzenie takiej postaci. Na pewno na czymś się wzorowało, tak do tego nawiązuje tak scenarzysta. Tak, no ta rozmowa z tym Sulejmanem, jak on tam w ogóle nie słuchał go, prowadził jakieś insynuacje, próbował go zbić z tropu. No i ciężko się nie zgodzić z tym, co ten Sulejman mówi. No. To jest właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, ta konfrontacja jest taka potrzebna. Ale ciekawe też jest to, że on jakby nie załapał jeszcze mimo wszystko, nie? Że on dalej do tego stopnia, on był w ogóle sfrustrowany po tej rozmowie, że nie udało mu się przekabacić tego Sulejmana. On był bardzo zaskoczony. To jest takie pokazanie tego, jakie on miał mniemanie o sobie. Pomimo, że dopiero pierwszą książkę próbuje wydać. A konfrontuje się z pisarzem, który jakby zajmuje się tym profesjonalnie, no bo tam on jest tak pokazany jako taki pisarz, który jakby z tego żyje. On pisze te książki, sprzedaje, są jego plakaty tu i tam. A on do tego stopnia był sfrustrowany, że nie udało mu się w ogóle jakby przekabacić w stronę swoich idei, jakby przeforsować z tym Sulejmanem, że swojego światopoglądu. Tak. Co jest takie nawet zabawne, tak? Dosyć infantylne. No i on tam zrzuca tę figurkę w ogóle z tego mostu, potem gdzieś tam ucieka, się chowa w tym koniu. Też takie symboliczne może to było schowanie się w tym koniu, że jakby jego podejście jest takim koniem trojańskim w ogóle jego twórczości. No bo gdyby on normalnie z tymi ludźmi rozmawiał, czy też szczególnie z tym Sulejmanem, mógłby mieć dobry kontakt. I jakby pomogłoby to w jego twórczości na pewno, tak? No bo coś wiedział, tak, ten Sulejman, a podejście miał dosyć takie zdrowe, no bo nie obchodziło go jakby, bynajmniej tak powiedział, tak, że nie obchodzi go Nagroda Nobla, nawet on by zrezygnował z Nagrody Nobla, tak? I on w ogóle też tego nie trawił, on tego nie rozumiał później. Jeśli on był
już tak zemocjonowany ten Sulejman ze spokojnego się staje nagle taki agresywny, ma dość i mu coś takiego mówi, to możemy nawet to uznać za jakąś, powiedzmy, prawdę, że już w pewnym sensie on na to nie liczy nawet. On robi swoje tyle, ile może, stara się i gdzieś tam powoli coś tam osiąga, tak? Pomimo tego no, w ogóle nie jest zbliżony z ego swoim do Sinana, no bo Sinan to jest zupełnie postawę nie do przyjęcia, tak, dla kogoś początkującego. No ale z Sinanem jest tak, jak mówisz, że on w pewnym sensie ma prawo do tego. No nie wiem, ja sobie przypominam początki studiów moich, to naprawdę jakby na filozofii wszyscy się tak zachowywali, wszyscy byli pretensjonalni, no młodzi ludzie są tacy. Pamiętam, że ktoś tam przeczytał po raz pierwszy Czesława Miłosza, jakieś eseje i ja któregoś razu przychodzę na korytarz, a tam ktoś ma monolog, jakiś student i mówi, że ktoś tam, że Lema na przykład lubi, ale że Miłosz to nie, że co to ten Miłosz, że on jest słaby, że coś tam, ja przeczytałem go tam, dwa dni poświęciłem na to i widzę, że tam nic nie ma. No i właśnie jest coś takiego, że się musisz wyzbyć potem takiej pretensjonalności, ale ona na jakimś etapie życia coś ci pewnie daje, jakoś ci tam popycha naprzód i napędza jakieś twoje działania. Ale teraz też tak sobie myślę, jak o tym Sinanie mówisz, że on, powiedziałbym, że on ma takie osobowościowe cechy, które go poniekąd predysponują do tego, żeby był dobrym pisarzem, bo on jest taki bezkompromisowy właśnie, być może tak jest, że ktoś, kto ma potencjał, żeby zostać miernym pisarzem, to by się skupiał na tym, żeby nie wkurzyć Sulejmana i żeby sobie stworzyć dobry kontakt. A ten Sinan, on jakby jakąś taką wewnętrzną prawdę nosił w sobie i to jest dla niego ważne i dlatego na pierwszym planie jest to jego wykłócanie się z ludźmi. To występuje w jakimś niedojrzałym wydaniu, ale on no, jakoś tam walczy o swoje, o ten swój głos, nie? Właśnie o swoją indywidualność też do... wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku. No, ale chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo ja tak sobie myślę teraz, jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to myślałem sobie właśnie o tym realizmie i że my na przykład mamy coś takiego, że spotykamy takiego człowieka, który tam w młodości pisał, powiedzmy, zrezygnował z pisania, bo ma rodzinę i teraz pracuje i poświęca cały czas na pracę zarobkową, żeby zarabiać dużo, żeby inwestować pieniądze i coś tam. I mówimy, że to jest realizm, że to jest postawa realistyczna w stosunku do życia. I to jest jakieś przeciwieństwo idealizmu pewnie, ale ja się zastanawiam, czy to jest realizm tak naprawdę. W jakim sensie? Że to jest realizm w sensie takiego powierzchownego podejścia do życia, bo to wciąż jest jakaś konstrukcja, taka konstrukcja sztywna, w którą wpychasz jakieś swoje doświadczenia życiowe, ale to nie jest taki realizm filozoficzny, że ty przemyślałeś sobie problematykę życia, śmierci, na poważnie myślisz o śmierci na przykład, o tym, że sens ma w życiu jakieś ogromne znaczenie i na tej podstawie dokonałeś wyborów. Jak ja się przyglądam osobom, które uchodzą za takie osoby wzorcowo realistyczne, to mam wrażenie, że to też jest, że to nie jest realizm taki głęboki i filozoficzny, że człowiek, który by sobie naprawdę przemyślał, tak, o tak myślę, może w ten sposób powiem, człowiek, który by naprawdę przemyślał najważniejsze problemy życia i śmierci, jakoś asymilował tą perspektywę śmierci, on chyba nie żyłby wcale w taki sposób, w taki typowo praktyczny, taki, że się skupia na tej pracy, na zarabianiu pieniędzy i jakby tylko na utrzymywaniu tego swojego otoczenia. Wydaje mi się, że taka postawa, ona jest pewnie gdzieś tam w hierarchii ponad takim naiwnym idealizmem, aczkolwiek ona też się opiera na jakiejś krótkowzroczności i na niezrozumieniu pewnych spraw. Chociaż tutaj pytaniem pozostaje to, czy w ogóle nie jest tak, że prawie wszystko, co my robimy w życiu, opiera się na jakimś niezrozumieniu, niezrozumieniu powagi życia, tej jego głębi metafizycznej, tej tajemniczości, o której ty też mówiłeś. Ale właśnie ja odnoszę wrażenie takie, o to cię mogę też zapytać, jak ty się odnosisz do tego, że to, co się określa mianem realizmu, to też jest jakaś konstrukcja i to też jest uproszczony obraz życia i to ma pewnie jakieś walory, ale to nie jest wcale zawsze jakaś taka w 100% dojrzała postawa. Jeśli chodzi o ten realizm, no to na dobrą sprawę, skrajnie patriotyzując, patrząc na to, no to jakby obie postawy byłyby w sumie jakimś tam realizmem. No, więc pytanie, czy tak naprawdę
takie kategoryzowanie, czy w ogóle jest jakby, bo to są bardzo skomplikowane wątki, czy sytuacja. Jak dla mnie, no to ten pragmatyzm oczywiście jest bliższy jakby realizmowi, to wiadomo, ale no czy też realizmem nie jest właśnie takie podejście, że ty jesteś tego wszystkiego świadomy i że jakby za wszelką cenę, nawet jeśli gdzieś tam jest ta desperacja i kompletne jakaś obsesja, poddanie się tej tylko twórczości, o rezygnacja z zarobkowania nawet na tym, czy robienie tego bez pieniędzy w ogóle, czy to też nie jest nawet takim realizmem w takim ujęciu, że właśnie no ty to robisz, bo to jest jakieś mega ważne, ważniejsze niż twoje życie. Mhm. Więc jakby możemy powiedzieć, że jakby obie strony można zrozumieć w pewnym sensie jako realizm, że to się, że nie ma znaczenia pod tym kątem, co my byśmy wybrali. Ale na pewno ma znaczenie pod kątem realizmu takiego, że no nasze życie, pomimo czegokolwiek byśmy nie robili, no to się gdzieś sprowadza do jakichś, mimo wszystko, jakichś takich czynności funkcjonalnych, takich typowo przetrwania naszego, że no musimy coś tam zrobić rano, jak wstaniemy, no w ogóle musimy pójść spać i tak dalej. Więc mimo wszystko, nie robiąc tych rzeczy, no to ty nie możesz zrobić nic więcej, tak? Jak nie zjesz, jak nie napijesz się, jak nie wyśpisz, no nawet nagrywając ten podcast, to my musimy sobie wypić jakąś herbatę, zjeść śniadanie, a po podcaście będziemy głodni, to musimy znowu zjeść, no a skąd to wszystko trzeba wyczasnąć, tak? Więc to jest zawsze. Ale na pewno taka postawa, im bardziej ona jest skrajna, tym bardziej ona jest na przekór temu realizmowi. No i tak moglibyśmy tu podsumować, że to jest takie niebezpieczne też. Nie? To jest ciekawe, co mówisz, bo tak sobie teraz pomyślałem, że właśnie my używamy tego pojęcia realizm jako pojęcia opisowego, a to jest przecież pojęcie takie bardzo wartościujące, takie kryptonormatywne, że ono tak naprawdę jest wyrazem nagany albo pochwały. Tak, czy ty się z czymś zgadzasz, czy nie? I tych realizmów mogą być setki, w zależności od tego, jakie kryteria przyjmujesz. Jest takie sformułowanie filozofa Richarda Rortiego, który był jakby z relatywizmem związany, że prawda to jest komplement, który my prawimy tym przekonaniom, z którymi się zgadzamy. On tak pisał, że prawda to jest komplement, który my subiektywnie jakby wypowiadamy, subiektywnych pobudek. I mi się teraz skojarzyło, że ten realizm to też jest taki komplement, jak ty się z czymś zgadzasz, bo to koresponduje z jakimiś twoimi przekonaniami, twoimi wyborami życiowymi, to jest dla ciebie realistyczne. Bo o to też cię chciałem dopytać, o co mi chodzi z tym, że ten realizm jest konstrukcją. Myślałem sobie o tym, że to jest tak, że taki realizm, właśnie coś, co my nazywamy realizmem w takim konwencjonalnym sensie, że ktoś się poświęcił pracy, jakimś zobowiązaniom, że to jest tak, że to wynika moim zdaniem często z jakiegoś bankructwa życiowego, że ktoś taki rezygnuje z jakichś swoich marzeń i potem to stylizuje na wybór osobisty. To znaczy mówi się, że ja przyjmuję taką postawę, bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem i po prostu stałem się realistą z biegiem czasu w toku dojrzewania i stylizuję to na wybór, którego samodzielnie dokonałem, a tak naprawdę z takim realizmem być może często jest tak, że ci się powinęła noga, nie udało ci się zrealizować tych planów i jakby to jest trochę autoperswazja, że to jest realizm, że ty tak naprawdę nie chciałeś na zasadzie, wiesz, jakiegoś resentymentu, nie chciałeś być tym pisarzem, a w rzeczywistości po prostu, no nie wiem, nie udało ci się, nie przebiłeś się i dlatego przewartościowałeś jakieś tam rzeczy. Kiedyś ktoś mi powiedział, że żebym przestał się w ogóle zajmować jakimiś teoriami, rozmyślaniem, tylko żebym zajął się w ogóle życiem, no bo jak będę tak ciągle rozkminiał, to ja będę wiecznie opętany pogonią za teoretyzowaniem czy rozumieniem jakichś teorii. A ja powiedziałem, że no okej, okay, ale ja to tylko robię rozrywkowo, nie? Wiesz, ja się w to nie wkręcam. Mm-hmm. Ale prawda jest taka, że coś w tym jest. Ja się tego gdzieś tam mocno wystrzegałem. Jakby, ja byłem jakby na takim stand-by zawsze. Może też dzięki temu, że ta sytuacja miała miejsce i ta argumentacja. I ja wciąż tak uważam, że właśnie to tworzenie tych teorii, czy tam próbowanie
życia według jakby rozważania, zbyt dużo rozważania, myślenia jakby overthinking tutaj w te klimaty, że my za dużo czasami pasjonujemy się za bardzo jakąś wiedzą, czy tak jak ten Sinan, no on bardzo, on tak wałkuje w swojej głowie te przekonania, wszystkie swoje idee, że on się odkleił, tak? Jak wcześniej rozmawialiśmy. I on za wszelką cenę chce przeforsować te idee, dlatego on się właśnie konfrontuje z każdym, kłóci się, bo nie jest w stanie przyjąć, wysłuchać kogoś, przyjąć czyjejś teorii czy tam perspektywy, przetrawić innego podejścia, bo jakby za bardzo on wokuje jakieś swoje rzeczy. Ale to jest jakby tylko jeden minus tego takiego nadmiernego rozmyślania o różnych rzeczach, teoryzowania. Ja zawsze lubię myśleć i wspominam często w zasadzie o tych samych rzeczach. Jedną z nich jest właśnie to, że możesz przeczytać sobie całe palety książek, możesz mieć na chacie, ale i wiesz, i okej, jest to może też jakieś osiągnięcie, ale prawda jest taka, że finalnie musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co ci dały te książki, co takiego w życiu dzięki nim masz, czy tam jak twój umysł to ukształtował, czy ty zamknąłeś, można powiedzieć, czy zamknąłeś temat, w sensie takim, czy ty już jesteś ukończony, czy wiesz, czy przynajmniej zrozumiałeś, że nie da się siebie ukończyć, że jakby my jesteśmy wiecznie nieukończeni jako ludzie. Zmierzałem do tego, że my jesteśmy nieukończeni jako ludzie wiecznie i ty musisz to zaakceptować. Jakby nie próbować tego robić w ogóle, w sensie takim, że nie ma jakby alternatywnej jednej prawdy i jakby there is no ultimate truth, że po prostu nie ma jakiegoś złotego środka, klucza. Ja to tylko traktuję jako romantyczną zagwozdkę transcendentną poety, że istnieje, w jakimś wierszu pisałem, czy też nie wiem, czy jakąś sentencję gdzieś zarchiwizowałem, nie pamiętam. Ale gdzieś to w mojej głowie zostało, że co jeśli istnieje słowo klucz, kod, który odblokuje wszystko w ogóle, jeśli istnieje takie słowo, jak równanie, rozwiązujesz równanie, czy jest takie równanie do twojego umysłu, które w ogóle odblokowuje wszystko. Ale to jest tylko taka romantyczna taka filozofia, coś takiego, jak fajnie, tak dla rozrywki sobie o tym pomyśleć, czy tam, nie wiem, przeżyć takie transcendentne doznanie, wow, a co jeśli faktycznie, tak jak oglądamy science fiction, czy coś, wow, ale fajna teoria, ale ciekawe, nie? I to jest coś takiego, no, najprawdopodobniej nie istnieje coś takiego. To jest tylko taka romantyczna wizja, że a co jeśli istnieje takie słowo lub zdanie, które odblokowuje wszystko, wiesz, takie bardzo poetyckie to jest, nie? Ale prawda jest taka, że prawdopodobnie nie istnieje, a nawet jeśli, no to kurczę, bardzo prawdopodobne, że nie odnajdziesz tego nigdy, nie? I to jest właśnie te prawdy, te teorie, to wszystko my robimy bardziej rozrywkowo, ale oczywiście w pewnym stopniu to też jest jakiś realizm. To do osiągnięcia jakiegoś realizmu, czy w ogóle, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, do tego mind management, przecież my potrzebujemy wiedzy do tego mind management. Mm-hmm. Potrzebujemy wiedzy psychologicznej, czy filozoficznej. Mm-hmm. To jest cały czas jakiś taki, my krążymy ciągle w jakimś określeniu balansu, równowagi, harmonii, jakby wiecznie zawsze wszystko będzie zmierzało do tego balansu, czy harmonii, jakby mm-hmm. Zawsze będzie chaosem i porządkiem, porządkiem i chaosem. I jakby nie ma na to rozwiązania. My musimy się z tym pogodzić. I mi się wydaje, że jakby dojrzewając, coś takiego ma miejsce, że jakby my mamy dość informacji w naszych mózgach automatycznie przeanalizowanej, że pewne rzeczy się gdzieś tam układają, zgadzają i jakby jest w miarę, stajesz się bardziej stabilny. Dobra, wiesz co, w związku z tym, że już mamy nie za dużo czasu, to chciałem cię zapytać jeszcze o jeden temat, krótko, bo wydaje mi się, że on jest istotny, on jest bardzo ważny dla mnie. Znaczenie pasji w życiu, bo jakby z Sinanem tak jest, że on właśnie napisał tą książkę, tą dziką gruszę z pasji i się okazuje, że właśnie jakby nikt nie jest zainteresowany tym. I ja sobie myślę, chciałem cię zapytać, co w ogóle myślisz na ten temat, na temat roli, jaką pasja w ludzkim życiu odgrywa. I ja może krótko powiem,
jakie są moje jakby spostrzeżenia z tym związane. Ja uważam, że pasję się postrzega w bardzo zniekształcony sposób, bo ją czasami postrzega się jako jakiś dodatek w życiu, a według mnie pasja to jest poniekąd w ogóle esencja człowieka, która decyduje o jakiejś jego żywotności. I to jest coś, co mnie nie przestaje zdumiewać. Ja to naprawdę wyraźnie widzę po sobie, w związku z tym, że ja mam, tak jak mówiłem na początku, parę takich dni w tygodniu, kiedy się zajmuję parę pracą komercyjną i parę takich, kiedy robię jakieś swoje rzeczy. I tutaj na przykład mnie intryguje niezwykle ten związek psychofizyczny, to znaczy jak się przekłada twoje nastawienie psychiczne na twoje zdolności do pracy, bo ja mam tak, że jak pracuję komercyjnie, to wykonuję wszystkie swoje obowiązki, ale często się męczę, coś tam porobię przez pół godziny, robię sobie przerwę, zaleję sobie kawę, wracam do tego i tak dalej i jestem zmęczony. Fizycznie czuję, że mi ubywa energii, a kiedy zajmuję się swoimi książkami, tym co chcę robić, to ja jestem w stanie usiąść do pracy i siedzieć przez kilka godzin w ogóle w stanie całkowitego skupienia. I ten czas mi mija błyskawicznie, w ogóle się nie orientuję, to nie jest żadna walka z czasem. I też zdumiewa mnie coś takiego, na wielu etapach życia mnie to zdumiewało, że czuję się fizycznie zmęczony, ale kiedy zaczynam robić sensowne rzeczy, na których mi zależy, zaczynam robić jakieś rzeczy, które dla mnie są istotne i sensowne, to dosłownie czuję, jak we mnie wstępują nowe siły, że ja mam mnóstwo energii, że ja mogę pracować tam 12 godzin na dobę i to jest związane z nastawieniem psychicznym, z tym, że ja wykonuję pracę, która nie jest mechaniczna, tylko jest pracą sensowną. I właśnie jakby odnoszę wrażenie, że wiele osób to bagatelizuje, to znaczy jeżeli jest coś takiego, czego ja nie rozumiem, rozumiem to, że można zrezygnować z jakichś swoich marzeń w pewnej konfiguracji życiowej, ze swojej pasji, bo skupiasz się na tych pragmatycznych aspektach życia, masz jakieś tam zobowiązania, ale dziwi mnie to, jak wiele osób łatwo to robi, jakby nie rozumiejąc znaczenia tej pasji, że nawet jakby nie próbuje się często walczyć o tą pasję, nie wiedząc, jaka jest stawka w tej grze. A mi się wydaje, że ta stawka jest ogromna i też sobie myślę, jest taka metafora u Heraklita z Efezu, którą ja bardzo lubię. Heraklit napisał, że dusza jest ognista. I ja tak często myślę o duszy, jakby o tym, co jest w rdzeniu człowieka, w kategoriach ognia jakiegoś. I wydaje mi się, że tutaj ta pasja jakby ściśle się splata z tym. To znaczy, jeżeli ty możesz robić coś, co jest twoją pasją, to jakby naprawdę jako człowiek rozkwitasz. To jest ściśle związane z dobrym życiem, żeby się pasjonować tym, co robisz. Heraklit też napisał, że jesteś tym, co robisz każdego dnia. I to ma jakby takie wybory, wybór pracy ma ogromne życiowe znaczenie i to poniekąd decyduje o tym, czy ty jako człowiek będziesz właśnie rozkwitać jakoś duchowo, czy będziesz krok po kroku zabijać samego siebie. I wydaje mi się, że taka komercyjna praca, ona cię przeobraża i daje ci jakąś taką łatwą satysfakcję, łatwe przyjemności, ale może naprawdę zabijać swoją indywidualność i może cię zmieniać na gorsze. I jakby rozumiem, że czasami życie wymusza coś takiego na nas, ale nie rozumiem, dlaczego wiele osób tak łatwo rezygnuje z tego, bez walki. No okej, okay, a ja zacznę od neurobiologii, nie? Bo ty wspominasz o leciwym filozofie, fajnie. Ja też pamiętam z Heraklita z Efezu, lubiłem zawsze. Zresztą w ogóle ja lubiłem starożytność i dawne czasy i Daleki Wschód i to wszystko dalej. Te prawdy, ta filozofia jest piękna nadal, ona jest romantyczna i tak dalej. Ale w dzisiejszych czasach może byśmy poszli trochę też takim kierunkiem naukowym trochę, bo wiesz, no my jakby, ja też lubię te określenia typu dusza, ale to są trochę takie archaizmy. No bo umysł jest produktem mózgu, nie? No i powiedzmy, że coś rozpala twój umysł. Czyli coś jest dla twojego mózgu dobre, nie? I na przykład tak, jeśli są prace, zajęcia, które absolutnie nie są w stanie pobudzić czyjegoś mózgu do tego stopnia, żeby on rozpalał twój umysł w jakiś sposób, żebyś ty przeżywał jakąś... żebyś ty fajnie się czuł w twoim umyśle. Są też takie wiersze czy książki, które nie są w stanie rozpalić twojego umysłu. Ale ja bym został przy przykładzie na przykład takim, że no są, jest praca, powiedzmy, no tak jak ta, którą no porzuciłem, porzucam, czy tam, no nie wiem, zbieranie jakichś produktów na magazynie, czy przestawianie palet, tak, z miejsca na miejsce, rzucanie ich
na regał ściąganie wózkiem widłowym. Nie? To jest praca, nikt mnie nie oszuka, nie jesteś w stanie mieć żadnej pasji do tego. Nie jesteś w stanie, to jest niemożliwe, bo to nie rozpala twojego umysłu. To jest coś powtarzalnego, ciągle to samo, co ty robisz. Nie jest to możliwe. A wiem, że też są ludzie, którzy nie mają żadnej pasji. Jakby jest tylko praca i tak dalej, oni nie wiedzą, co mają robić. Tak jak, nie wiem, czy wspominałem o tej rozmowie kiedyś, że poznałem gościa, on był moim tamtym liderem na początku, jakoś tak zżyty mieliśmy, on nie chciał zwolnić w ogóle, a później ja tak, jak książki czytałem, byłem na przerwach nawet w pracy, tam, bo nie miałem czasu za bardzo. Już tam chyba w pewnym momencie już wszyscy wiedzieli, że ja piszę, że ja czytam. I ten team leader miał 55 lat i mówi do mnie: wiesz, Mateusz, ja to ci zazdroszczę. Piszesz, wydajesz książki, daje ci to radość. Robisz coś fajnego. A ja mam 55 lat i dalej nie wiem, co chciałbym robić, nie? Więc ja o tym często wspominam, ja wiem, że na pewno to znasz, ale nie wiem, czy gdzieś tam kiedyś w jakiejś rozmowie nagrywanej wspominałem, ale ja lubię do tego wracać, bo to jest dosyć takie wymowne. Wydaje mi się, że dlatego ja mam zakrzywioną perspektywę i ja może nie jestem osobą zbyt obiektywną nawet, żeby to ocenić w ogóle. Czy dla każdego pasja powinna być tak samo istotna jak dla mnie? Czy to jest taką rzeczą oczywistą? O, może w ten sposób. Czy to jest taką oczywistą rzeczą? Bo ludzie może siebie okłamują, no bo ja słyszałem różne głosy, że no nie wiem, mnie cieszy ta praca. Ale ja nie wiem, co to znaczy w ogóle. Dla mnie to znaczy co innego. Ja w to nie wierzę, że cię cieszy ta praca, że jest fajnie. Bo ja mam nową perspektywę w ogóle patrzenia się przez to, że ja swoją pasję nabyłem dosyć wcześnie i ją kontynuowałem. Więc dla mnie to jest taką rzeczą naturalną, a dla ludzi może nie musi być to w ogóle. Pasja nie jest im potrzebna. Więc no, my patrzymy się na to, że pasja i tak dalej, ale właśnie nie bierzemy pod uwagę tego, że może ludziom w ogóle nie jest to za bardzo potrzebne. I też żyją dobrze i wtedy może praca też dla nich nie jest taka męcząca. No bo oni nie mają czegoś innego, co jest u nich z tyłu głowy i że oni mają do tego jakieś tam predyspozycje, czy czują jakby, nie gonią, nie ciągnie ich do czegoś konkretnego. I może dla nich wtedy praca nie jest już taka męcząca, wiesz, o co mi chodzi, że my mamy po prostu może taką perspektywę trochę zakrzywioną. Nam się tak wydaje, ale to jest dla nas, nie? I pytanie, czy to jest fajnie być w tym worku, czy może by byłby być w tym worku? Czy życie nie byłoby prostsze, jakby na przykład Sinan w ogóle nie miał dylematu książki, zostałby sobie w tej miejscowości, a może on by był z tą dziewczyną, wziąłby z nią ślub. W ogóle wszystko zupełnie inaczej by się potoczyło. Może zostałby tym nauczycielem, bo bardziej by się przyłożył, zdałby egzamin, nie poszedł do tego wojska. W ogóle to jest to zagadnienie życia, jak ja tam lubię, nie wiem, pisałem jakieś książki, kiedyś czytałem fragment, że zmienić jedną rzecz w moim życiu, żeby cały świat spłonął po prostu, wiesz. Jak ja coś w swoim życiu zmienię, to cały świat w ogóle inaczej będzie wyglądał, nie? Jakby to jest oczywiście egzaltacja, wyolbrzymienie tego, taka hiperbola tego zagadnienia, ale fakt faktem, że tak jest. Że coś innego w ogóle wydarzyłoby się w twoim dzieciństwie, całe życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. I to są tego typu zagadnienia. I to jest takie wow, mind-blowing w ogóle. Co? I przecież ja analizuję wszystko, jestem komputerem, stworzyłem komputer na swoje podobieństwo. Co ty w ogóle mi mówisz? Przecież już wszystko mam ogarnięte, nie? Ale jednak, kurczę, jest to takie kruczki zagadnienia. I finalnie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym realizmie, no to dla mnie to jest wiedza wyzwoleńcza, że ja w zasadzie ja to wszystko rozumuję i generalnie nie mam takiego dylematu, czy też postrzegania, że komuś czegoś brakuje, że może tak, bo ja to gdzieś tam rozumiem i to jest też taki spokój dla mnie. Ja siebie rozumiem, że w zasadzie też nie musiałbym tych pasji mieć. I dlatego łatwiej jest mi zrównoważyć to wszystko w życiu, wyważyć to, że ja nie porzucę wszystkiego, żeby to robić, ale też nie będę robić tego za wszelką cenę. I mi się wydaje, że to jest fajne, to wszystko rozumowanie tego i cieszę się, że nagrywamy kolejną rozmowę, że pogadaliśmy o tym wszystkim.
No i dzięki za przygotowanie, za poprowadzenie tego, za zawsze Twoje pytania. Doceniam Twoją wnikliwość No to już się telefon się rozładowuje. ciekaw, czy masz coś do dodania. Tak. No wiesz co, chciałem powiedzieć krótko, bo właśnie wiem, że ta bateria ci już pada, że rozumiem to, o czym mówisz, ale nie do końca się zgadzam. To znaczy, z częścią rzeczy się zgadzam, bo jakby wiem, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś protekcjonalnie czy tak elitarystycznie, ale wiem, że jakby jest wiele takich osób, które nie mają jakichś specjalnych aspiracji i naprawdę im nie zależy na tym. To znaczy, chcą po prostu pracować i też wiem, że jest sporo takich osób, które po prostu potrzebują jakiejś takiej zorganizowanej pracy, którą im się narzuca z zewnątrz i inaczej nie robiłyby zbyt wiele ze swoim czasem. Mam sporo takich znajomych, stykałem się z tym nieraz, ale z drugiej strony myślę, że nie, ja myślę, że to znaczenie pasji jest ogromne. To znaczy, myślę, z tego co wiem, jest tak, że wiele osób nie lubi swojej pracy. I rozumiem to, bo życie jest jakie jest i jakby nie dzieje się wszystko zgodnie z naszymi życzeniami, ale mnie dziwi wciąż to samo, jak łatwo się rezygnuje z tego. To znaczy ja postrzegam swoje pisarstwo, jakieś swoje działania, jakieś tam wykłady i tak dalej. Ja o tym myślałem zawsze w kategoriach odzyskiwania swojego czasu, że praca komercyjna to jest w pewnym sensie pozbawianie mnie takiego wysokojakościowego czasu, który jest esencją mojego życia. A kiedy ja robię te rzeczy, które robię z pasji, wówczas odzyskuję ten swój czas i odzyskuję też samego siebie. Dlatego dla mnie to było bardzo ważne. Ja miałem taki plan dosłownie rozpisany na lata, jakby ile lat mi może zabrać rozwinięcie pewnych projektów, żeby wrócić do tego, co jest dla mnie ważne. I ja znam takie przypadki, jak wspomniałeś o tym team leaderze, znam takie przypadki ludzi, którzy nie mieli pasji przez wiele lat, tam do 30, do 35 roku życia. Potem się natykali na coś takiego, czym się pasjonują, na przykład odkrywali muzykę, grę na jakimś instrumencie czy coś. I ja mam wrażenie, że ludzie wtedy dosłownie rozkwitają, że przechodzą jakąś metamorfozę i że ludzie są predysponowani do tego, żeby robić rzeczy, którymi się pasjonują. I że to naprawdę jest tak, że to jest coś, ta twoja pasja, że to się splata z twoją tożsamością w bardzo dużym stopniu. Jeżeli jest tak, że rozumiem, że ktoś może zrezygnować z pasji, ale myślę, że stawka jest bardzo duża. To znaczy, jeżeli ty rezygnujesz z tej pasji, zaczynasz się zajmować jakimiś takimi stricte komercyjnymi działaniami, to one zwrotnie na ciebie oddziałują i też w dużym stopniu przeobrażają to, jaką ty jesteś osobą. Więc właśnie, jak zawsze, każdy dokonuje wyboru samodzielnie, ale wydaje mi się, że to jest taki wybór, który jest bagatelizowany, a który tak naprawdę ma ogromne znaczenie, i jakby przynajmniej coś takiego mnie dziwi, dlaczego się nie walczy jakoś bardziej tak heroicznie o tą swoją pasję, o takie zajęcia. Dlaczego się nie szuka? Ja często na spotkaniach mówię z młodzieżą, zawsze o tym mówię, że szukajcie, szukajcie, szukajcie dla siebie swojej pasji, próbujcie robić jakieś rzeczy, bo to jest bardzo ważne. Jak to jest filozofia Dalekiego Wschodu, chyba Konfucjusz, sprawdź mnie, szukaj swojego odrodzenia w sztuce. I na pewno coś w tym jest. Ja ni za nic mi tyle w życiu nie dało, co moja twórczość literacka, ta pasja, którą mam. I mi się wydaje, że jakąkolwiek by się nie miało pasję taką podobną, twórczą, artystyczną, mniej lub bardziej, ale twórczą, jakąś pasję, która cię rozwija, która cię napędza, że ty gdzieś tam się realizujesz, odkrywasz, się poznajesz. Przecież do poznania siebie to jest bardzo możliwe, że jedyna droga tak naprawdę, do poznania siebie, ulepszenia, rozwoju, takiej jakiejś ewolucji wewnętrznej, takiej na dużą skalę, takiej, której się nie da osiągnąć w żaden inny sposób. Więc jak najbardziej ja uważam, że ja jestem jakby szczęściarzem, bardzo szczęściarzem, że tak jest. Ale też rozumiem, że jakby chodziło mi tylko o to, że my patrzymy się z takiej naszej perspektywy. I warto jest też dla osób twórczych taka wiadomość, żebyśmy my rozumieli też, że my mamy te pasje i tak dalej, ale żebyśmy za bardzo nie podchodzili do pozostałych osób, które szukają, czy też nie mają, czy też może uważają, że nie potrzebują. To jest też nasza wiadomość, żeby patrzeć się w tę stronę, żeby szukać. Jeśli coś cię naprawdę interesuje, to spróbuj. Czy coś widzisz w telewizji, czy w internecie, czy ktoś o czymś ci powiedział, że ktoś coś może robi, to też spróbuj. Nie mów sobie, a, bo to za trudne dla mnie. Nie mów, a, bo to szkoda czasu, tak? Tylko po prostu spróbuj. Coś
Ale twój umysł jest bardzo ważny, bo umysłem jest nasza dusza, tak naprawdę. To jest nasza duchowa sfera rozwoju, najbardziej istotna i ważniejsza niż ta kolejna bułka, żeby było dać szansę twórcom mniej lub bardziej znanym próbować i cieszyć się tym. Tak samo jak rozrywkowo rozważamy różne rzeczy, czy oglądamy filmy science fiction, no może od tej strony, że to jest bardzo popularne, ciekawi nas to bardzo, no to uwierzmy w to, że jest dużo innych rzeczy, jeszcze bardziej ciekawszych. I my sami w sobie jesteśmy bardzo ciekawi i ważni do odkrycia. I każdy powinien o tym pamiętać, że ja jestem ważny do odkrycia i żeby jakąś pasję sobie odnaleźć. Okej. Okay. Chodziło mi jeszcze parę rzeczy po głowie, ale to, co powiedziałeś, to tak wybrzmiewa jako podsumowanie, jakaś puenta, więc myślę, że tutaj możemy zakończyć. Tak, to jest dobra puenta tej naszej rozmowy. Fajny przekaz. Dobra, to dziękuję ci bardzo. Kończymy, tak? Dzięki również. Dzięki miłej soboty i do usłyszenia. Dzięki tak, ci za... dziękujemy wszystkim za wysłuchanie i hej Mateusz. Hej.